Na południu Sri Lanki, zwanej Łzą Indii, nieopodal miasta Gale istnieje niewielka wysepka, Polgazdua, okrążona ze wszystkich stron wodami naturalnie utworzonej laguny. To właśnie tam pierwszy kontynentalny Europejczyk, który odważył się założyć mnisie szaty w tradycji Theravady, czcigodny Nyanatiloka, założył w 1911 roku, Pierwszy klasztor przeznaczony dla zachodnich mnichów Island Hermitage. Na wysepce tej swe pierwsze kroki stawiali tacy wielcy mnisi jak czcigodny Nian Naponika, Nan Moli, Nian Vira, Nian Wimala, Nanda. By wymienić tylko tych najsłynniejszych w światku terawadyjskim. Dzięki sile i determinacji Djannathiloki mogło powstać wprost idealne miejsce do praktykowania i studiowania nauk buddy dla poszukiwaczy prawdy z zachodu. Niewielka biblioteka przyklasztorna, doskonale wyposażona z wysokimi ponad 3 metry drewnianymi półkami uginającymi się od książek. Była prawdopodobnie miejscem zbornym wśród białych, wykształconych mnichów, intelektualistów. W 2016 roku to właśnie w Island Hermitage spędziłem swoją wasę, porę deszczową jako Villa Damica Biku. Często przeglądałem biblioteczne perły piśmiennicze i białe kruki literatury, starając się rozszyfrować zapisane na marginesach ołówkiem po niemiecku notki dawnych mistrzów. Jakież było moje zdziwienie, gdy w me trafiła książka w ojczystym języku. Słowo Buddy, Nyanatiloka. Wydał tę książkę po niemiecku już w 1906 roku jako Das Wod, Das Buddha, antologię urywków Sud, ułożonych w taki sposób, by czytelnik mógł sprawniej i zrozumiale dowiedzieć się, czym jest Dhamma, wyłącznie na podstawie fragmentów tekstów i źródłowych. Pomimo kilku błędów w polskim tłumaczeniu, czasem nieporozumień merytorycznych, natychmiast zająłem się uwiecznianiem tej, być może ostatniej, kopii książki i opublikowaniem jej na portalu sasana.pl. Jako subskrybent kanału Bez Chaosowania uznałem, że będzie to idealna propozycja do kolekcji dawnych i zapomnianych książek, które Czesław publikuje u siebie na kanale i mógłby umiejętnie przemienić tekst słowa Buddy na interaktywną audioksiążkę, na co on, po mym mailu, z tą właśnie propozycją się zgodził. Z wyrazami wdzięczności dla niego, także dla polskich tłumaczy i redaktorów tego przekładu oraz przede wszystkim na cześć czcigodnego Nyanatiloki za materiał źródłowy, z pokłonem Piotr Jagodziński, onegdaj Villa Sandamika. Aby przejść do wybranego rozdziału, wystarczy rozwinąć opis i kliknąć na czas przypisany wybranemu tematowi. Ludziom dobrej woli, umiejącym myśleć własną głową. Nianna tiloka, słowo Buddy, według kanonu palijskiego, polszczył Władysław Misiewicz. Przedmowa do wydania jedenastego. Słowo Buddy, pierwotnie opublikowane w języku niemieckim, jest pierwszą próbą systematycznego oddania głównych zasad nauki Buddy, zawartych w Sutta Pitace palijskiego kanonu, a więc słowami samego mistrza. Książka może służyć jako wprowadzenie wstępne do buddyzmu. Czytelnikowi, który w mniejszym lub większym stopniu jest już zapoznany z zasadniczymi ideami buddyzmu, da ona jasny i zwięzły, ale autentyczny przegląd rozlicznych doktryn skupiających się wokół czterech szlachetnych prawd. Prawdy o powszechności cierpienia, Prawdy o powstawaniu cierpienia, prawdy o zniweczeniu cierpienia oraz prawdy o drodze wiodącej do zniweczenia cierpienia. Z samej książki wynika, jak ostatecznie nauki Buddy pokrywają się z ich skończonym celem wyzwolenia spęd cierpienia dlatego też na karcie tytułowej pierwszej edycji niemieckiej dano motto: Z Anguttara Nikaya. Nauczam nie tylko o istocie cierpienia, ale także o uwolnieniu się od niego. Teksty zostały przetłumaczone z oryginału palijskiego, starannie wybranego z pięciu wielkich zbiorów dyskursów tworzących sutapitakę. Zebrany materiał tworzy jedną organiczną całość zaczerpnięty u źródeł i ułożony przez autora zbiór miał pierwotnie na celu wyłącznie użytek własny, dla własnej orientacji w gąszczu tekstów sutapitaki. Studiujący buddyzm znajdzie w książce wiarygodnego przewodnika, który pomoże mu uwolnić się od konieczności mozolnego przebijania się przez gąszcza palijskich tekstów, aby zdobyć jasny i zrozumiały pogląd na całość nauki, i który pomoże mu trzymać się głównych zarysów nauki z pominięciem zbędnych szczegółów. Książka zabiera wiele definicji i objaśnień ważniejszych terminów buddyjskich wraz z ich równoznacznikami w języku Pali oraz skorowic wrazów palijskich. Może ona oddać usługi jako podręcznik wademekum poznania nauk buddy. 46 lat temu, po pierwszej edycji niemieckiej w roku 1906, opublikowano w roku 1907 równorzędną wersję angielską, której nakłady wzrosły do 10 edycji, wliczając to skrócone wydanie studenckie Colombo 1948, amerykańskie Santa Barbara 1950, Rowney Press oraz Dwight Goddard The Buddhist Bible. Oprócz edycji w języku niemieckim wydano tłumaczenia w językach francuskim, czeskim, fińskim, japońskim, hindi, bengali. Oryginał palijski przetłumaczonych części wydano pismem syngaleskim pod tytułem *Sakka Sangsha* Colombo 1914 nakładem autora oraz charakterem Deva w Indiach. Obecna 11. edycja została całkowicie poprawiona. Przybyło nieco tekstu i uwag. Korzystając z okazji wyrażam wszystkim osobom, które swoją pracą oraz szczodrym poparciem przyczyniły się do wydania niniejszej publikacji. Serdeczne podziękowania. Wreszcie składam specjalne podziękowanie memu uczniowi Niania Ponicetero za oddaną mi pomoc dokładną korektę tekstu, rozszerzenie publikacji oraz za przygotowanie jej do druku. Nian Tiloka. Przedmowa do edycji trzynastej. Czcigodny autor niniejszej, skromnej w rozmiarach lecz zasadniczej pracy buddyjskiej literatury, Umarł dnia 28 maja 1957 roku w wieku lat 79. Dwunasta edycja tej pracy w języku angielskim wraz z innymi pracami została wydana pod ogólnym tytułem The Path of Buddhism nakładem Buddhist Council of Ceylon. Lanka Buddha Madalaya. Jeszcze przed śmiercią autora. Niniejsze wydanie tej książki zostało dokonane za zgodą i zezwoleniem jej poprzednich wydawców: The Publishing Committee of the San Sandhara Kanda Samitiya, którzy także ponieśli połowę kosztów niniejszej trzynastej edycji, za co wyrażamy gorące podziękowania. Buddhist Publication Society, Forest Hermitage, Kandy, Ceylon. W lipcu 1959 roku wstęp. Punkt pierwszy. Budda lub oświecony, dosłownie znawca, albo doskonale przebudzony, jest tytułem honorowym nadawanym mędrcowi hinduskiemu Gotamie, który odkrył i głosił światu prawo, normy, wyzwolenie. Znane w zachodniej hemisferze jako buddyzm. Gotama urodził się w szóstym stuleciu przed naszą erą w Kapilawatu jako syn panującego krainy Siakiów, księstwa położonego na granicy współczesnego Nepalu. Jego imię osobiste brzmiało Siddhatta. W dwudziestym dziewiątym roku życia wyrzekł się swego książęcego życia i swej królewskiej kariery i, ażeby znaleźć wyjście z tego, co wcześniej był uznał jako świat cierpienia, został bezdomnym ascetą. Po sześciu latach usilnych poszukiwań pod kierunkiem różnych religijnych nauczycieli, po okresie bezowocnych samoumartwień, osiągnął ostatecznie doskonałe oświecenie. Sama Sambodhi pod drzewem Bodhija-gaya, dziś Buddha-gaya. Nastąpił okres 45 lat jego niezmordowanej pracy, głoszenia swej nauki, a w 80. roku swego życia zszedł ze świata w Kusinara, jako istota bez złudzeń, żyjąca dla błogosławieństwa i szczęśliwości świata. Buddha nie jest ani bogiem, ani prorokiem, ani też żadnym wcieleniem bóstwa, lecz jest on jak najbardziej istotą ludzką, człowiekiem, który dzięki swym własnym wysiłkom osiągnął ostateczne wyzwolenie, doskonałą mądrość i stał się niezrównanym nauczycielem bogów i ludzi. Uchodzi on za Zbawcę czy zbawiciela, jedynie w takim znaczeniu, iż wskazuje ludziom, jak zbawić samego siebie przez rzeczywiste kroczenie drogą do końca, drogą, którą i on także kroczył. Dzięki harmonijnemu zespoleniu w swej osobie szlachetnej mądrości i miłosierdzia względem wszystkiego, co żyje, Buddha uosabia uniwersalny poza granicami czasu i przestrzeni ideał człowieka doskonałego. Punkt drugi. Nama w całej swej rozległości jest nauką wyzwolenia człowieka i jako taka została odkrytą, zrealizowaną i głoszoną przez Buddę, przekazana nam w klasycznym języku Pali, w trzech wielkich zbiorach ksiąg zwanych Trzema Koszami. Tipitaka to jest zbiór dyscyplin. Vinaya Pitaka ujmujący reguły życia klasztornego, zbiór dyskursów Sutta Pitaka zawierający różne księgi mów, dialogów i aforyzmów związanych z czterema prawdami szlachetnymi, zbiór ksiąg filozoficznych Abhidhamma Pitaka przedstawiający nauki Sutta typitaki w formie ściśle systematycznej i filozoficznej. Dhamma nie jest doktryną objawienia, lecz nauką oświecenia opartą na jasnym pojmowaniu rzeczywistości, jest nauką opartą o cztery szlachetne prawdy, związaną z zasadniczymi faktami życia i wyzwoleniem człowieka, Osiągalnym dzięki własnym, usilnym wysiłkom, skierowanym ku oczyszczeniu oraz wizji samego siebie. Dama reprezentuje wysoki, lecz realistyczny system metyki, wnikliwą analizę życia, głęboką filozofię i praktyczne metody trenowania umysłu. Krótko, jest łatwo zrozumiałym i doskonałym przewodnikiem na ścieżce wyzwolenia samego siebie. Odpowiadając wymaganiom zarówno serca, jak i rozumu oraz wykazując wyzwalającą drogę średnią, wiodącą ponad destruktywne ekstrema jałowej próżności myśli i czynów, Dhamma posiada i zawsze będzie posiadać ponadczasowe i powszechne wezwanie tam, gdzie natrafi na serca i umysły zdolne do należytego ocenienia jej posłannictwa. Punkt trzeci: Sangha, dosłownie zgromadzenie gmina, jest zakonem bhiku, żebrzących mnichów, zorganizowany przez Buddę i do dnia dzisiejszego istniejący w swej pierwotnej postaci w Unii Birmańskiej. Syjamie, Sejlonie, Kambodży i Chittagongu Bengal. Sangha i zakon Jainów to najstarsze zakony na świecie. Najsłynniejszymi uczniami Buddy byli Sariputta, który po mistrzu posiadał najgłębsze rozeznanie Damy, Moggalana o mocach nadnaturalnych, a Nanda Oddany uczeń i stały towarzysz Buddy, Mahakasapa, przewodniczący Soboru odbytego w Rajagaya bezpośrednio po śmierci Buddy, Anuruddha, mistrz prawdziwej uwagi i postrzegania, Rahula, syn własny Buddy. Sanga udziela w ramach zewnętrznych odpowiednich warunków wszystkim tym, którzy poważnie pragną poświęcić swoje życie z dala od szaleństw świata na realizację najwyższego celu wyzwolenia; w ten sposób także Sanga ma znaczenie ponadczasowe i uniwersalne tam, gdzie rozwój religijny osiąga swoją dojrzałość. Potrójna ucieczka. Buddha, Dhamma i Sangha nosi miano trzech klejnotów ti Ratana dla ich niezrównanej czystości oraz ze względu na to, iż stanowią one dla każdego buddysty najwyższą wartość. Trzy klejnoty są dla Buddysty przedmiotem potrójnej ucieczki albo schronienia ti sarana. Formułą ucieczki on każdego dnia spełnia afirmację trzech klejnotów jako przewodnika swego życia i swoich myśli. Paliska formuła ucieczki brzmi jeszcze tak samo jak za czasów Buddy. Buddham sararam ramgaciami, dammam Sara ramgaciami, sangam Sara ramgaciami. Uciekam się do Buddy. Uciekam się do damy, uciekam się do sangi. Prostym aktem recytowania tej formuły po trzykroć kandydat uważa się za buddystę. Pięć przepisów moralnych panciasila. Po potrójnej ucieczce następuje zazwyczaj pięć moralnych przepisów panciasila. Ich przestrzeganie stanowi minimum ogólne przyjętego wymagania, wzorca postępowania, podstawy przyzwoitego życia dla dalszego postępu na drodze do wyzwolenia samego siebie. Po pierwsze, Panati padang samadhyami. Ślubuję przestrzegać i powstrzymywać się od niszczenia wszelkiego życia. Po drugie. Adinna dana we ramani, sikapadang sama yami. Przyrzekam i ślubuję nie kraść. Po trzecie. Kame sumi Sika padang samadiyami. Ślubuję powstrzymać się od wszelkich cielesnych nadużyć. Po czwarte. Musaada Ślubuję powstrzymać się od kłamstwa. Po piąte. Ślubuję powstrzymać się od alkoholu i narkotyków. Słowo Buddy albo Cztery prawdy szlachetne. Tak oto rzekł Budda. Doskonale oświecony i szlachetnie przebudzony. Na zawsze skończyłem z niepojmowaniem i ignorancją czterech rzeczy, z powodu których zarówno ja, jak i wy, uczniowie, długo wędrowaliśmy poprzez koło narodzin. Co oznaczają te cztery rzeczy? Szlachetna prawda cierpienia. Dukka. Szlachetna prawda źródła cierpienia. Duk samudaja szlachetna prawda zniweczenia cierpienia duka niroda szlachetna prawda drogi, która prowadzi do zniszczenia cierpienia duka niroda gamini patipada. Dopóki absolutnie prawdziwa wiedza i pojmowanie rzeczywisto odnośnie tych czterech szlachetnych prawd nie powstały jasno we mnie, dopóty nie byłem pewien, czy osiągnąłem najwyższe oświecenie, które przeniknęłoby wszystkie światy z ich mieszkańcami, złymi duchami i bogami niebieńskimi i ludźmi. Skoro tylko absolutnie prawdziwa wiedza i wniknięcie w nią odnośnie czterech szlachetnych prawd stały się we mnie doskonale widoczne, Powstała we mnie niewzruszona pewność, iż zdobyłem najwyższe i nieprzemijające oświecenie. Odkryłem tę głęboką prawdę, niezmiernie trudno dostrzegalną, trudną do pojęcia, prawdę uspokajającą lecz wzniosłą, tylko mędrcą dostępną. Jednakże świat ten oddany jest przyjemnością, zadowolony z przyjemności, oczarowany przyjemnościami. Tacy ludzie naprawdę nigdy nie pojmą, co to jest prawo warunkowości, co to jest początek zależności, sam upada wszystkich rzeczy. Niezrozumiały dla nich będzie także kres wszelkich formacji, Porzucenie podkładu odrodzenia, zniweczenie pożądania, niepojętem dla nich będzie, co to jest samotność, co to jest zgaśnięcie i co to jest niban. A toli istnieją na pewno ludzie, których oczy nie całkiem są przesłonięte głą. Ci prawdę dostrzegą. Pierwsza prawda Szlachetna prawda cierpienia. Co zatem nazywamy szlachetną prawdą cierpienia? Narodzenie jest cierpieniem, stopniowe chylenie się ku starości jest cierpieniem, smutek, płacz, ból, troska, rozpacz i zgryzota są cierpieniem. Nie dostać tego, co się pożąda, jest cierpieniem. Krótko, te pięć grup istnienia. To cierpienie Co nazywamy narodzeniem Narodzeniem nazywamy stan przyjścia na świat manifestacja grup istnienia powstanie zmysłu aktywności z powodu poczęcia odnośnego rzędu istot Co nazywamy chyleniem się do upadku stopniowa ruina tego lub innego rzędu istot ich powolne starzenie się Kruchość członków, siwizna i zmarszczki, wyczerpanie się ich sił życiowych, wyczerpanie zmysłów to nazywa się chyleniem do upadku. Co to jest śmierć? Odejście lub zanik istot tego lub innego rzędu, ich zniszczenie, zniknięcie, śmierć, wypełnienie się ich życiowego kresu. Rozkład ich grup istnienia, odrzucenie ciała nazywamy śmiercią. Co to jest troska? Uczucie smutku z powodu doznawanych strat i nieszczęść, martwienie się, stan alarmujący smutku wewnętrznego lub biedy wewnętrznej nazywamy troską. Co to jest lament? Doznanie jakiejś straty lub nieszczęścia u osoby powoduje płacz i lament. Co to jest ból? Bolesne i nieprzyjemne uczucie spowodowane cielesnymi wrażeniami, fizyczny ból, nieprzyjemność. Co to jest rozpacz? Jest to uczucie niedoli i nieszczęścia na skutek doznanej straty lub niepowodzenia lub w stanu beznadziejności. Co to jest cierpienie nieotrzymania tego, czego się pożąda? Do istot będących przedmiotem narodzin przybywa pragnienie: „O, gdyby nie byli przedmiotem narodzin, o, gdyby żadne nowe narodziny nie były przed nami. Podlegając powolnemu uchyleniu się ku ruinie, nieszczęściom, śmierci, trosce, lamentom, bólom, zmartwieniom i rozpaczy, witamy rozpaczliwe pragnienia. O, gdybyśmy nie podlegali tym rzeczom, gdyby tego nie było przed nami. Lecz samym tylko pragnieniem osiągnąć tego nie można, zaś nie osiągnąć tego, czego się pragnie lub pożąda. Jest cierpieniem. Pięć grup istnienia Kanda Co należy do pięciu grup istnienia? Cielesność, czucie, percepcja, kształty i świadomość, wszelkie zjawiska przeszłości, teraźniejszości i przyszłości własne czy zewnętrzne. Ciężkie czy delikatne, wysokie czy niskie, dalekie czy bliskie, należą do grupy cielesności. Wszelkie uczucia należą do grupy czucia, wszelkie postrzegania należą do grupy percepcji, wszelkie myślowe formacje należą do grupy kształtów, wszelka świadomość należy do grupy świadomości. Omawiane grupy tworzą pięcioraką klasyfikację, w której Budda zebrał wszelkie zjawiska istnienia, zarówno fizyczne, jak i mentalne, a szczególnie te zjawiska, które ignorant uważa za swoje ego czy za osobowość. Stąd narodziny stopniowa ruina śmierci tym podobne są także włączone do tych pięciu grup które faktycznie obejmują cały świat grupa cielesności grupa kanda co zatem nazywamy grupą cielesności cztery elementy pierwotne z których pochodzi cielesność co to są cztery elementy pierwotne? Element stałości, element płynny, element cieplny oraz element wibrujący, wietrzny. Pod czterema elementami pierwotnymi rozumie się zasadnicze własności materii datu albo Mahabuta, popularnie nazywanymi ziemia, woda, ogień. I wiatr. W języku palijskim nazywają się one patavidatu, apodatu, teodatu, vajodatu, co tłumaczy się jako bezwład, spoistość, promieniowanie oraz wibracja. Wszystkie cztery elementy są obecne w każdym materialnym przedmiocie, jakkolwiek w różnych stopniach natężenia. Jeśli, na przykład, element ziemi przeważa, przedmiot nazywamy stałym. Cielesność wywodzi się z czterech pierwotnych elementów: upada ja rupa, albo upada rupa, i stosownie do. Abidama składa się z następujących 24 materialnych części: fenomenów i jakości: oczy, uszy, nos, język, ciało, kształt widzialny, dźwięk, zapach, smak, męskość, kobiecość, żywotność, fizyczne podstawy umysłu, hadaja, vatu, Gest, mowa, przestrzeń, jamy oczu, nosa i tak dalej, ruchliwość, sprężystość, zdolność przystosowania się, stawanie się, wzrost, ciągłość, psucie się, zmiana i odżywianie się. Cielesne wrażenie wyczuwalności potabba, nie jest jednak wspomniane pomiędzy wyżej wymienionymi, ponieważ jest ono identyczne z elementami stałości cieplnym czy wibracji. Elementy te są poznawalne z uczucia ucisku, zimna, gorąca, bólu itd. Jaki zatem jest element stałości własny albo obcy, zewnętrzny? co wchodzi w skład własnego elementu stałości, wszystko, co dotyczy własnej osoby lub własnego ciała, stałe i nieugięcie nabywane karmicznie, jak włosy głowy i ciała, paznokcie, zęby, skóra, ciało, ścięgna, kości, mlecz pacierzowy, nerki, serce, wątroba, przepona brzuszna, śledziona Płuca, żołądek, kiszki, jelita, ekskrementy, i tak nazywamy własnym elementem stałym. Właśnie obydwa elementy, zarówno dotyczące własnej osoby, jak i zewnętrzny, noszą miano elementów stałości. Należy zatem dobrze pojąć, zgodnie z rzeczywistością i bezbłędną mądrością to nie należy do mnie, to nie jestem ja, to nie jest moja jaźń. Jaki zatem jest element płynny, a apodatu, własny i zewnętrzny? Co wchodzi w skład własnego elementu płynności? Wszystko dotyczące własnej osoby i własnego ciała, zgodnie z karmą istniejące lub nabywane, Płyny takie jak żółć, flegma, ropa, krew, pot, tłuszcz, łzy, tłuszcz skóry, ślina, śluz nosa, maść stawowa, uryna itd. nazywamy własnym elementem płynnym. Jednakże obydwa elementy, zarówno dotyczący własnej osoby, jak i zewnętrzny, noszą miano jednego elementu płynności. Należy zatem dobrze pojąć, zgodnie z rzeczywistością i bezbłędną mądrością, to nie należy do mnie, to nie jestem ja, to nie jest moja jaźń. Jakie rozróżniamy elementy cieplne? własny i zewnętrzny. Co wchodzi w skład własnego elementu cieplnego? Wszystko dotyczące własnej osoby lub własnego ciała, zgodnie z karmą istniejąca lub nabywana ciepłota przez ogrzewanie, pieczenie, konsumowanie, przez to, że się jadło, piło, żyło czy smakowało, całkowicie się strawiło i tak dalej. Nazywa się własnym elementem cieplnym. Jednakże element własnej osoby, jak i zewnętrzny, noszą miano jednego elementu cieplnego, należy zatem właściwie pojąć, zgodnie z rzeczywistością i prawdziwą mądrością, to nie należy do mnie, to nie jestem ja, to nie jest moja jaźń jakie rozróżniamy elementy wibracyjne, wietrzne, własne i zewnętrzne. Co wchodzi w skład własnego elementu wibracyjnego? To, co dotyczy własnej osoby lub własnego ciała, istniejący karmicznie lub nabyty wiatr albo wietrzność takie jak wiatry idące w górę lub w dół, wiatry żołądka, Wiatry kiszek, wiatry pozwalające ciału na dech i wydech, i tak dalej, nazywa się własnym elementem wibrującym, jednakże elementy dotyczący własnej osoby, jak i zewnętrzny, noszą miano jednego elementu wibracyjnego. Należy zatem właściwie pojąć, zgodnie z rzeczywistością i prawdziwą mądrością, to nie należy do mnie, to nie jestem ja. To nie jest moja jaźń. Podobnie jak to, co nazywamy chatą określonej przestrzeni, w skład której wchodzą drzewo, sitowie, trzcina i glina, tak to, co nazywamy ciałem określonego miejsca, w skład którego wchodzą kości i ścięgna, ciało i skóra. Grupa uczucia. Vedana kanda Rozróżniamy trzy rodzaje wrażeń: przyjemne, nieprzyjemne i obojętne, to jest ani przyjemne, ani nieprzyjemne. Grupa uczucia. Vedana kanda Jakie percepcje rozróżniamy? Rozróżniamy sześć rodzajów percepcji postrzegania. Percepcją kształtów, dźwięków, zapachów, smaków, wrażeń cielesnych oraz wrażeń umysłowych. Grupa kształtów mentalnych. Sankara, Kanda. Jak klasyfikujemy kształty mentalne? Rozróżniamy sześć klas woli. Cetana. Rządzą one kształtami. Rupa cetana. Dźwięków, zapachów, smaków wrażeniami cielesnymi oraz przedmiotami umysłowymi. Grupa mentalnych kształtów Sankara Kanda jest terminem zbiorowym dla licznych funkcji i aspektów aktywności umysłowej. Obecna w grupie czucia i percepcja chwilami w świadomości w Abidamie rozróżniamy Pięćdziesiąt mentalnych kształtów, z których siedem są stałymi czynnikami rozumu. Ilość i tworzenie się pozostałych jest zgodna z charakterem odnośnej klasy świadomości. W rozprawie o prawdziwym rozumieniu są wzmiankowane trzy najważniejsze z grupy kształtów mentalnych. Wola, czetana, wrażenia zmysłowe, pasa oraz... Uwaga, mana sikara. Grupa świadomości winiania kanda na jakie klasy dzielimy świadomość? Świadomość dzielimy na sześć klas: świadomość kształtów, dźwięków, zapachów, smaków, wrażeń cielesnych oraz przedmiotów umysłowych dosłownie. Świadomości oka, świadomości ucha, etc. Zależność początku świadomości Chociaż czyjeś oko jest całe i jeśli żaden zewnętrzny kształt nie wpadnie w pole widzenia i jeśli nie zachodzi żaden w nim związek, wówczas nie pojawia się żaden kształt w odpowiednim świetle świadomości. Albo jeśli do nienaruszonego oka wpadają w jego pole widzenia kształty zewnętrzne, chociaż oko nie ma odpowiedniego z nimi związku, w tym wypadku również nie pojawia się żaden kształt w świetle świadomości. Jeśli jednak w pole widzenia zdrowego oka wpadnie kształt zewnętrzny i zachodzi odnośny związek z kształtami, wówczas powstaje odpowiedni aspekt świadomości. Prze to powiadam, powstanie świadomości jest zależne od warunków. Bez odpowiednich warunków żadna świadomość nie powstanie. Od jakich więc warunków powstanie świadomości jest zależne? Powiedziane będzie później. Świadomość, której powstanie zależne jest od oka i kształtów, nazywa się świadomością oka. Czakku winiania. Świadomość, której powstanie zależy od ucha i dźwięków, nazywa się świadomością ucha, sotta winiania. Świadomość, której powstanie zależne jest od języka i smaku, nazywa się świadomością języka, dziła winiania. Świadomość, której powstanie zależne jest od organu powonienia i zapachów, nazywa się świadomością nosa. Kana winiania. Świadomość, której powstanie zależne jest od ciała i styczności ciała, nazywa się świadomością ciała. Kaja winiania. Świadomość, której powstanie zależne jest od umysłu i przedmiotów umysłowych, nazywa się świadomością umysłu. Mano viniania. Cokolwiek więc stanowi cielesność, rupa należy do grupy cielesności. Cokolwiek stanowi uczucie, vedana, należy do grupy uczucia, cokolwiek stanowi postrzeganie, sanna, należy do grupy percepcji, cokolwiek stanowi kształty mentalne, siankara, należy do grupy kształtów mentalnych, cokolwiek jest świadomością, winniania, należy do grupy świadomości. Zależność świadomości na cztery pozostałe kanda. Niemożliwym do wyjaśnienia jest fakt zejścia z jednego istnienia, wejścia do nowego istnienia, wzrost i rozwój świadomości, niezależnie od cielesności, uczuć, percepcji kształtów mentalnych. Trzy charakterystyki istnienia lakanna Wszelkie kształty są przemijające. ANICCIA Wszelkie kształty są przedmiotem cierpienia. DUKKA Wszelkie rzeczy i istoty nie mają jaźni. ANATTA Cielesność jest przemijającą. Czucie jest przemijające. Percepcja jest przemijająca. Kształty mentalne są przemijające, świadomość jest przemijająca. A to, co jest przemijające, jest przedmiotem cierpienia, a o tym, co jest przemijające i jest przedmiotem cierpienia i zmian nie można właściwie powiedzieć: — To należy do mnie, to jestem ja, to jest moja jaźń. Anatta. Zarówno istnienie indywidualne, jak i istnienia całego świata nie jest niczym w rzeczywistości jak procesem permanentnie zmieniających się zjawisk objętych pięcioma grupami istnienia. Ten proces odbywa się od niepamiętnych czasów przed narodzeniem istoty, a także po jego śmierci ciągnie się w nieskończoność tak długo i tak dalece jak długo sprzyjają potemu warunki. Jak wynika z poprzedniego tekstu, pięć grup istnienia, czy to wziąwszy oddzielnie, czy też w kombinacji, w żadnym wypadku nie tworzą żadnej realnej istoty jaźni ani nie podtrzymują istnienia osobowości. Również poza wspomnianymi grupami istnienia nie ma żadnej jaźni, żadnej duszy, ani też żadnej substancji, nie można też w żaden sposób znaleźć właściciela grup. Innymi słowy, pięć grup istnienia ani nie są jaźnią, niejaźnią Annata, ani też nie należą do jaźni Annatania. Zgodnie z poglądem o niestałości i warunkowości wszelkiej egzystencji, wiarę w istnienie jakiejkolwiek formy jaźni należy uważać za iluzję. Podobnie jak to, co nazywamy wozem, nie istnieje oddzielnie od osi, kół, dyszla, obudowy, itd., albo, tak jak słowo dom, jest jedynie konwencjonalną nazwą nadaną różnym materiałom, razem połączonym, według pewnej zasady, mającej na celu zamknięcie cząstki przestrzeni, gdyż w rzeczywistości nie ma żadnego oddzielnego domu. Ściśle w ten sam sposób co my nazywamy istotą, indywiduum, osobą, czy też określamy mianem ja jest niczym innym jak tylko zmianą kombinacji fizycznych i psychicznych fenomenów nie zabierającej w samej sobie rzeczywistego istnienia. Krótko jest to anata doktryna Buddy to jest nauki, iż wszystko co istnieje, jest pozbawione sunna permanentnej jaźni czy substancji. Jest to zasadnicza buddyjska nauka, nie znajdowana w żadnej innej religii, w żadnym systemacie filozoficznym. Pojąć to w pełni, a nie tylko w sposób abstrakcyjny i intelektualny, lecz poprzez wytrwałe odniesienie się do praktycznych doświadczeń w tym kierunku, jest nieodzownym warunkiem prawdziwego rozumienia norm buddyjskich i prawdziwego urzeczywistnienia ich celu. Nauka Annata jest koniecznością wynikającą ze starannej analizy rzeczywistości pojętej w doktrynie Khanda, z której tekstu mogły tu być podane jedynie wskazania. Przypuśćmy, Jakiś człowiek, nie ślepiec, obserwuje liczne bańki powietrzne płynące wzdłuż gangesu. Uważa je, ogląda i zjawisko starannie analizuje. Po dokładnym przeanalizowaniu ich bańki jawią mu się jako puste i czcze nieistotne. Ściśle w ten sam sposób mnich śledzi za wszelkimi zjawiskami cielesnymi. Uczuciem, percepcją, kształtami mentalnymi i stanami świadomości, bez względu na to czy należą one do przeszłości, czy też są one bliskie, czy też dalekie, obserwuje je bacznie, na po analizie grupy przedstawiają mu się jako puste, pozbawione sensu i bezduszne. Kto znajduje upodobanie w cielesności, uczuciach, Kształtach mentalnych, postrzeganiu czy też w świadomościach, ten znajduje upodobanie w cierpieniu, ten nigdy nie będzie wolny od cierpienia. Tak więc powiadam Cóż to za śmiech i cóż za radość, gdy świat ten płonie naokoło, jak to ciemnością ogarnięci nie chcecie szukać wcale światła? Patrz na ten obraz pstry człowieka, na zlepek ten na ciało w ranach, chore, a jednak żądz niesyte, nie ma stałości w nim, ni mocy. Ten kształt starzeje się i więdnie, jest gniazdem chorób, kruchy, nędzny, rozpada się tak kupa gnoju, śmiercią jest życie otoczone. Trzy ostrzeżenia. Czy nigdy na świecie nie widziałeś mężczyznę czy kobietę w wieku lat osiemdziesięciu, dziewięćdziesięciu czy stu, słabego i zgiętego jak szczyt dachu, pochylonego starością czy opartego na kulach, chwiejącego się na nogach? Młodość dawno go opuściła pozbawionego zębów, siwego lub łysego z ciałem w zmarszczkach lub krostach. Czy nigdy nie przyszło ci na myśl, iż ty także jesteś przedmiotem stopniowego chylenia się ku ruinie, że ty także nie możesz uniknąć tego losu? Czy nigdy na świecie nie widziałeś mężczyznę lub kobietę nękanych straszliwymi chorobami, złożonych niemocą, trapiących rozpaczą, tarzających się we własnym brudzie, nie mogących się podnieść o własnych siłach? Czy nigdy nie przyszło ci na myśl że ty także jesteś przedmiotem choroby że ty także nie możesz uniknąć tego losu czy nigdy na świecie nie widziałeś zwłok mężczyzny lub kobiety jeden albo dwa trzy dni po zgonie na brzmiłych schiniałych lub pełnych rozkładu czy nigdy nie przyszło ci na myśl że ty także jesteś przedmiotem śmierci że ty także nie możesz uniknąć tego losu. Samsara Początek samsary jest niepojęty. Obciążeni nie wiedzą, usidleni przez pożądanie, istoty, których jakiś pierwszy początek ich istnienia nie jest do odgadnięcia, spieszą i pędzą przez koło odrodzeń. Samsara koło egzystencji. Dosłownie perpetualna wędrówka jest terminem nadawanym w palijskich tekstach oca, życia, wznoszącemu się i opadającemu nieustannie i bez spoczynku, symbol kontynuacyjnego procesu odrodzeń, starzenia się, cierpienia i umierania, ściślej Samsara jest konsekwencją nieprzerwanej kombinacji pięciorakiej khanda, która, a raczej które stale i w każdym momencie zmieniające się, postępują jedna za drugą przez niezmierzone przestrzenie czasu. Czas jednego życia w porównaniu do Samsary stanowi drobny ułamek. Prze to, aby być zdolnym rozumieć pierwszą szlachetną prawdę trzeba spoglądać na samsarę, na przerażające rezultaty odrodzeń, a nie jedynie na poszczególne życie, które oczywiście może być znośne. Termin cierpienie duka użyty w pierwszej szlachetnej prawdzie, odnosi się przeto nie tylko do bólu fizycznego, bólu mentalnego i odpowiednich wrażeń nieprzyjemnych, lecz obejmuje gamę twórczych cierpień lub skłonności do nich. Prawda o cierpieniu naucza, iż z powodu działania powszechnego prawa przemijania i zmienności nawet wysokie i wzniosłe stany szczęśliwości są przedmiotem zmiany i rozkładu, dlatego też wszelkie stany istnienia, bez wyjątku jako niosące w sobie zalążki cierpienia, są niezadawalające. Jak sądzisz, czego jest więcej? Czy wody w czterech oceanach, czy może łez, które płaczem i lamentem wylałeś w swej niezmiernie długiej wędrówce, spiesząc i pędząc przez koło narodzin, złączony ze znienawidzonym, rozłączony z pożądanym? Długi czas musiałeś znosić agonie ojca, matki, synów, córek, braci i sióstr? Tak cierpiąc, istotnie w tym okresie w tej niezmierzonej wędrówce, wylałeś więcej łez niż wody jest w czterech oceanach. Jak sądzisz, czego jest więcej, czy wody w czterech oceanach, czy też strumieni krwi wylanej w tej niezmiernie długiej wędrówce przy uśmiercaniu twej istoty? Chwytany jako zbrodniarz zbój czy cudzołóżca przeżyłeś wiele wyroków śmierci w niezmierzonym czasie naprawdę w tej niezmierzonej wędrówce więcej krwi popłynęło niż jest wody w czterech oceanach, lecz jak to jest możliwe początek samsary jest niepojęty obciążeni nie wiedzą usidleni przez rządze istoty których jakiś pierwszy początek ich istnienia jest nie do odgadnienia, spieszą i pędzą przez koło odrodzeń. I tak oto niezmierzenie długo podlegałeś cierpieniom, doznawałeś mąk, doświadczałeś nieszczęść, napełniałeś sobą cmentarze, naprawdę dosyć, aby być niezadowolonym z wszelkiej formy istnienia, Dość, aby zawrócić i uwolnić siebie od tego wszystkiego. Prawda druga Szlachetna Prawda Powstania Cierpienia. Co to jest szlachetna Prawda Powstania Cierpienia? Jest to pragnienie, które daje impuls do nowych narodzin, niezależnie od miejsca, związane z przyjemnością i rządzą, lgnienie do coraz świeższych rozkoszy. Trojakie pragnienie Rozróżniamy następujące pragnienia. Pragnienie zmysłowe Kammatana Pragnienie wiecznego istnienia Bhavatana Pragnienie swego unicestwienia Vibhavatana Pragnienie zmysłowe, kamatana, jest pożądaniem rozkoszy dla pięciu zmysłów. Pragnienie istnienia, bhavatana, jest pożądaniem ciągłości czy też wiecznego życia, a w szczególności odnosi się do owych wyższych światów w subtelnej materii czy bytowania niematerialnego. Rupa i bhava. Jest to ściśle związane z tak zwanym eternalizmem. Bhava lub sataditi to jest poglądem w absolutne trwanie wieczystej jaźni, niezależnie od naszego ciała. Pragnienie swego unicestwienia, dosłownie nieistnienia, vibhavatana, jest wynikiem wierzenia w unicestwienie wibawa albo uczadadditi to jest łudnym materialistycznym poglądem, że mniej lub więcej realistyczna jaźń ulega po śmierci unicestwieniu. Jaźń nie stoi w żadnym przyczynowym związku z czasem przed śmiercią i z czasem po śmierci. Źródło pragnienia Gdzież zatem pragnienie powstaje i gdzież się ono zakorzenia? Wszędzie na świecie tam, gdzie tylko istnieją rozkosze i przyjemności, tam powstaje i zakorzenia się ich pożądanie. Oczy, uszy, nos, język, ciało i umysł sprawiają rozkosz i przyjemność, tam też powstaje i zakorzenia się ich pożądanie. Przedmioty widzialne, dźwięki, zapachy, smaki, cielesne wrażenia, przedmioty umysłowe sprawiają rozkosz i przyjemność, tam też powstaje i zakorzenia się ich pożądaniem. Świadomość, wrażenia zmysłowe, uczucia zrodzone z wrażeń zmysłowych – Postrzeganie, wola, pragnienie, myślenie oraz rozmyślania sprawują rozkosz i przyjemność. Tam też powstaje i zakorzenia się ich pożądanie. Postrzegalne przedmioty widzialne, dźwięk, zapach, smak, wrażenia cielesne, czy też przedmioty umysłowe, jeśli są przyjemne, to kogoś przyciągają, a jeśli nieprzyjemne. To odpychają. Warunkowe powstawanie wszelkich zjawisk. Jakikolwiek rodzaj uczuć, wydana, doznajemy, przyjemne, nieprzyjemne czy obojętne, spróbujemy to uczucie, pielęgnujemy je i lgniemy do nich. Podczas gdy to czynimy, rodzi się pożądanie, a pożądanie odczuwania oznacza skłonność upadana. Od skłonności zależy proces stawania się w teraźniejszości. Od procesu stawania się bhava tu kamapava proces karmiczny uzależnione jest przyszłość narodzenie jati. Od narodzin uzależnione jest powolne staczanie się ku ruinie, śmierć, cierpienie, płacz, ból, zmartwienie i rozpacz. W ten sposób rodzi się na świecie bezbrzeżne cierpienie. To się nazywa szlachetną prawdą powstawania źródła cierpienia. Formuła warunkowego powstawania wszelkich zjawisk patikcia samopada, o której tylko dwanaście ogniw podano wyżej może być uważaną jako dokładniejsze wyjaśnienie drugiej prawdy. Skutki obecnej karmy. Prawdziwie, przez pragnienie zmysłowe uzależnieni od pragnienia zmysłowego. Pobudzeni przez pragnienie zmysłowe, całkowicie popychani przez pragnienie zmysłowe, królowie walczą przeciw królom, książęta z książętami, kapłani z kapłanami, obywatele przeciw obywatelom, matka kłóci się z synem, a syn z ojcem, brat kłóci się z bratem, brat z siostrą, siostra z bratem, przyjaciel z przyjacielem. Tak, wiodąc spór, kłócąc się i walcząc ze sobą, napadają jeden na drugiego, okładają się wzajemnie pięściami, kijami lub bronią, tym samym doznają bolesnych cierpień i cierpienia śmierci. I dalej, z powodu pragnienia zmysłowego, Uzależnieni od pragnienia zmysłowego, gnani pragnieniem zmysłowym, całkowicie opanowani przez pragnienia zmysłowe, ludzie włamują się do mieszkań, ograbiają i plądrują całe domy, dokonują kradzieży i rozboju na gościńcach, uwodzą cudze żony. Prze to władza chwyta takich osobników i nakłada na nich różne kary – tym samym narażają się oni na bolesne tortury i cierpienia śmierci. Otóż to jest nędza pragnienia zmysłowego, żniwo pragnień doczesnego życia, warunkowana pragnieniem zmysłowym, spowodowana przez pragnienia zmysłowe, całkowicie uzależniona od pragnienia zmysłowego. Skutki karmy w przyszłości Ludzie, którzy obierają złą drogę w czynach, obierają złą drogę w słowach i obierają złą drogę w myślach. Którzy dokonują zła w uczynkach, słowach i myślach, po śmierci spadają do najniższych stanów istnienia, do stanów cierpienia, do czeluści piekieł na zatracenie. Otóż to właśnie jest nędzą zmysłowego pożądania, uwarunkowaną przez pożądanie zmysłowe, spowodowaną przez pożądanie zmysłowe, całkowicie uzależnioną od pożądania zmysłowego. Ani w powietrzu, ani na środku morza, ani w szczelinie gór się skrywszy, znaleźć nie może nikt takiego miejsca, Gdzieżby był wolny od złych swoich czynów. Istoty są spadkobiercami oraz właścicielami swoich własnych czynów, Ich czyny są łonami, z których się rodzą, ze swoimi czynami związani, Swoje czyny wyłącznie mają za ucieczkę. Jakikolwiek czyn popełnią, dobry czy zły, Takie będzie ich dziedzictwo. Gdziekolwiek na świecie pojawią się istoty, Ich czyny będą dojrzewały, Gdziekolwiek ich czyny dojrzeją, Oni zbiorą owoce swych czynów, czy to w tym życiu, czy też w każdym innym przyszłym życiu. Przyjdzie czas, kiedy wyschną i znikną na zawsze potężne oceany, przyjdzie czas, kiedy pochłonięta przez ogień zginie na zawsze nasza potężna planeta. A jednak nigdy nie będzie kresu cierpieniom istot, które obciążone niewiedzą i usidlone pożądaniem spieszą i pędzą poprzez koło odrodzeń. Pożądanie, tanna, jest nie tylko przyczyną złego działania, ale i powodem wszelkiego cierpienia i wszelkiej nędzy na tym i na tamtym świecie. Gdziekolwiek jest pożądanie, zależnie od pożądania, tam może powstać, zrodzić się zazdrość, gniew, nienawiść i wiele innych złych wytworów cierpienia i nędzy. Wszystkie te egoistyczne afirmacje życia, impulsy i działania, razem z różnorodnymi rodzajami nędzy, Tworzą sobą tutaj i wszędzie wszystkie pięć grup zjawisk, z których składa się życie. Ostatecznie wszystko jest mocno zakorzenione w ślepocie i niewiedzy. Avidża. Kamma. Druga szlachetna prawda pozwala nam także wyjaśnić przyczyny pozornej niesprawiedliwości w przyrodzie, przez podanie nam, że nic na świecie nie dzieje się bez powodów i przyczyn, że nie tylko nasze ukryte zamierzenia, ale nasze całe przeznaczenie, wszystkie radości i niedole wynikają z motywów, które należy szukać częściowo w tym życiu, częściowo zaś w poprzednich stanach istnienia. Tymi przyczynami są podtrzymujące życie działania spełnione ciałem, mową i myślą. Stąd to potrójne działanie decyduje o charakterze i przeznaczeniu wszystkich istot. Ściśle określając, kamma wskazuje dobrą lub złą wolę, kuasala hakuasala razem z towarzyszącymi czynnikami mentalnymi, co stwarza albo wpływa na nowe narodzenie. W ten sposób istnieje, albo raczej proces stwarzania się bhava składa się z przyczyn i warunkowych procesów kammy, kamma bhava i ich wyników procesu narodzin. Patto bava Jeszcze raz kładzie się nacisk na fakt, że termin kamma oznacza tylko uprzednio wspomniane rodzaje działania, lecz to nie znaczy, że obejmuje sobą ich skutki. Trzecia prawda. Szlachetna prawda zniweczenia cierpienia. Czymże zatem jest szlachetna prawda zniweczenia cierpienia? Jest to całkowity zanik i unicestwienie pożądania, jego zaprzestanie i porzucenie, uwolnienie się od niego i rozłączenie się z nim. Gdzież więc może to pożądanie zniknąć, gdzie ono może być zniweczone? Gdziekolwiek na świecie są rozkosze i przyjemności, tam pożądanie może szczeznąć, tam może ono być unicestwione. Czy miałoby to miejsce w przeszłości, czy teraźniejszości, czy przyszłości, gdyby któryś z mnichów czy kapłanów na rozkosze i przyjemności tego świata patrzył jako na przemijające, a bulonośne? bólonośne, Duka i bezduszne, a Nata, podobnie jak na choroby i wrzody patrzył, ten jest tym, który przezwyciężył pożądanie. Zależne zniweczenie wszystkich fenomenów Dzięki zupełnemu zanikowi i zniweczeniu pożądania, Tanna Skłonności upadana zostają zniweczone. Dzięki zniweczeniu skłonności proces stawania się zostaje zniweczony. Dzięki zniweczeniu karmicznego stawania się bhava, narodziny, jati zostają zniweczone, a dzięki zniweczeniu narodzin rozkład i śmierć, smutek, płacz, cierpienie, zmartwienie i rozpacz zostaną zniweczone. W ten sposób może mieć miejsce unicestwienie bezbrzeżnej masy cierpienia. Stąd rozwianie, wygaśnięcie i przezwyciężenie cielesności, czucia, percepcji, kształtów mentalnych i świadomości to Zniweczenie cierpienia to kres chorobom, to przezwyciężenie starości i śmierci. Ruch fal nieświadomemu widzowi daje złudzenie poruszania się masy wody na powierzchni jeziora, jest dziełem wiatru oraz zużyciem nagromadzonej przez wiatr energii. Kiedy świeży wiatr nie mąci wody jeziora, nagromadzona energia wiatru rozchodzi się i tak falujący ruch wygładza się. Podobnie, jeśli do ognia nie dodamy świeżego opału, ogień strawi stary opał i wygasa. Tak właśnie ten proces pięciu grup Kanda, które nieświadomemu laikowi wydają się złudzeniem jaźni istności, podczas gdy są one wytworem afirmującego życia pragnienia i zmagazynowanej na pewien okres czasu energii życiowej. Teraz, kiedy opał upadana zniknie, to jest Pragnienie życia i lgnienie do życia niknie i żadne nowe pragnienie już nie podsyca pięciu Kanda, Życie trwa tak długo, na jak długo starczy nagromadzonej energii. Lecz po jej zniszczeniu, przy śmierci, proces pięciu kanda osiąga ostateczne zgaśnięcie. W ten sposób nibbana albo wygaśnięcie, sanskryt Nirvana może być rozważane pod dwoma aspektami, a mianowicie po pierwsze, zgaśnięcie nieczystości Kilesa Parinibana, dostępne wraz z osiągnięciem stanu Arachata, czy świętości, co w ogóle może mieć miejsce w różnych okresach życia. W sucie, nazywa się to Saupadi Sesanibbana, to jest nibana z pozostającymi jeszcze grupami istnienia. Po drugie, wygaśnienie procesu pięciu kanda, kanda parinibbana, które ma miejsce przy śmierci arhata. W sumie nazywa się to Anupadi Nibana to jest Nibana bez pozostałości grup. Nibana. Prawdziwie, oto jest pokój, oto jest najwyższe osiągnięcie, a mianowicie kres wszystkich formacji kammy, odrzucenie wszelakiego podłoża ponownych narodzin, zniweczenie pragnienia, odłączenie. ZGAŚNIĘCIE NIBANA Zwiedziony rządzą, rozjątrzony gniewem, zaślepiony łudą, pogrążony w niewiedzy, z ograniczonym umysłem, człowiek stopniowo stacza się ku swej własnej ruinie, stacza się ku ruinie drugich, stacza się ku ruinie obydwu stron, doznając moralnych cierpień i bólu bezbrzeżnego. Ale jeśli człowiek odrzuciwszy rządzę, gniew i łudę, nie zmierza już ani ku swej ruinie, ani ku ruinie drugich, ani też ku ruinie obydwu stron, nie doświadcza on już ni bólu, ni smutku. W ten sposób Nibana jest natychmiastową dostępną w tym życiu kuszącą, abstrakcyjną mi dla mędrca zrozumiałą. Unicestwie niechciwości, zniweczenie gniewu, wygaśnięcie ułudy, Oto co prawdziwie nazywa się nibaną. Arahat, czyli doskonały. I dlatego uczniowi doskonale wyzwolonemu, w którego sercu zamieszkuje pokój, nic więcej nie może być dodane do tego, co już uczynił, i nic więcej nie pozostaje mu do spełnienia. Mocna jak skała, którą żadne wichry nie potrafią zachwiać ani kształty, ani dźwięki, ani zapały, ani smutki, ani różnego rodzaju styczności, ani pragnienia, ani brak, nie mogą spowodować jego zawahania. Nie wzruszony jest jego umysł, osiągnął on bowiem wyzwolenie. Ten więc, kto rozważył wszelkie sprzeczności na tej ziemi i nie troszczy się więcej o nic na świecie, ten już spokojny, wolny od wściekłości, smutku i pragnień, ten zaszedł już daleko poza rodzenie. I śmierć niezmienne. Istnieje dziedzina, gdzie nie ma ani ciał stałych, ani płynnych, ani gorąca, ani ruchu, ani tego świata, ani drugiego świata, ani słońca, ani też księżyca. Nie zwie się tego pozostawaniem, ani przemijaniem, ani trwaniem w nieruchomości, ani rodzeniem się, ani umieraniem. Nie jest to ani oparciem, ani rozwojem, ani też żadnym podłożem. To jest kres cierpienia. To nieurodzone, bez początku niestworzone, nieukształtowane. Jeśli nie byłoby tego nieurodzonego tego bezpoczątku niestworzonego tego nieukształconego tej bezprzyczynowości tego nieuczynionego tego nieukształconego ucieczka z tego świata urodzonego przyczynowego stworzonego uformowanego nie byłaby możliwa skoro jednak coś w cudzysłowie istnieje nieurodzone. Bezprzyczynowe, nieuczynione, nieukształtowane, ucieczka z tego świata narodzin, przyczyn, stworzenia i kształtów jest możliwa. Prawda czwarta, szlachetna prawda, drogi, która wiedzie do zniweczenia cierpienia. Dwie krańcowości, i droga średnia. Hołdowanie uciechom zmysłowym, znajdowanie upodobania w przyjemnościach zmysłowych i oddawanie się im jest podłe i pospolite, wulgarne i ordynarne, bezbożne i niekorzystne. Także hołdowanie samoumartwieniu i oddawanie się mu jest bolesne, bezbożne i bezużyteczne. Doskonały unikał obydwu tych krańcowości, odkrywszy drogę średnią, która pozwala widzieć i wiedzieć, która prowadzi do pokoju, do mądrości, do oświecenia, do nibany. Ośmioraka ścieżka. Oto ośmioraka ścieżka szlachetna droga, która wiedzie do unicestwienia cierpienia, a mianowicie po pierwsze prawdziwa wiedza samadhiti. po drugie prawdziwa myśl sama sankappa, po trzecie prawdziwa mowa sama vachya, czyli sekcja trzecia mądrość panna, po czwarte prawdziwe działanie sama kamanta. Po piąte, prawdziwe życie, sama adjiva. Po szóste, prawdziwe dążenie, sama vajama, czyli sekcja pierwsza, moralność, sila. Po siódme, prawdziwa uwaga, sama sati. Po ósme, prawdziwe ześrodkowanie, Czyli sekcja druga koncentracja samadhi oto średnia droga odkryta przez doskonałego droga która pozwala zarówno widzieć jak i wiedzieć droga która prowadzi do pokoju do mądrości do oświecenia do nibany szlachetna ścieżka ośmioraka Przenośnia droga czy ścieżka jest czasami mylnie rozumiana jako zabierająca w sobie odnośniki tej drogi o ustalonej z góry kolejności jeden za drugim w istniejącym porządku. W tym wypadku prawdziwa wiedza to jest pełne przeniknięcie prawdy. Byłoby urzeczywistnione jako pierwsze, zanim pomyślałoby się o rozwoju prawdziwej myśli czy stosowaniu w praktyce prawdziwej mowy itd. Tak w rzeczywistości czynniki od trzeciego do piątego tworzą sekcję pierwszą, moralność, która powinna być doskonalona jako pierwsza, Dopiero później należy zwrócić uwagę na systematyczne ćwiczenie umysłu praktykowaniem czynników od szóstego do ósmego tworzących sekcję ześrodkowania. Po tych przygotowaniach charakter i umysł człowieka będzie zdolny do osiągnięcia doskonałości w pierwszych czynnikach tworzących sekcję mądrość. Pewne wstępne minimum prawdziwej wiedzy jest jednak wymagane na samym początku, ponieważ tylko pewne uchwycenie faktów cierpienia może dostarczyć przekonywających motywów i podnieb do pilnej praktyki na ścieżce. W pewnej mierze Prawdziwa wiedza jest także wymaganą do pomocy innym czynnikom drogi, aby inteligentnie i skutecznie mogły spełnić swe indywidualne funkcje w zwykłym zadaniu wyzwolenia. Z tego powodu podkreśla się wagę tego czynnika, iż prawdziwa wiedza jest pozostawiona w szlachetnej ośmiorakiej ścieżce na pierwszym miejscu, Jednakże to wstępne pojęcie damy ma być stopniowo rozwijane z pomocą innych czynników drogi, dopóki ono ostatecznie nie osiągnie tej samej najwyższej jasności uwagi, vipassana, która jest koniecznym warunkiem do wejścia do czterech stanów doskonałości, aby osiągnąć nibane. Prawdziwa wiedza jest dlatego najniższym, jak i najwyższym szczeblem szlachetnej ośmiorakiej ścieżki. Ta ścieżka jest wolna od bólu i męki, wolna od jęków i cierpień, jest ona ścieżką doskonałości. Prawdziwie nie ma innej podobnej ścieżki do czystości poznania, jeśli podążysz nią. Położysz kres cierpieniom. Każdy winien czynić wysiłek sam dla siebie, szlachetnie przebudzony jedynie wskazał drogę. Słuchajcież zatem, ponieważ nieśmiertelność jest znalezioną. Wyjawię wam, pokażę wam prawdę. Jako wam wyjawię, tak oczyńcie. Ten najwyższy cel życia doskonałego, dla którego synowie dobrych rodzin z domu udali się słusznie w stan bezdomności. Niedługo już, jeszcze w tym życiu, aby poznać samego siebie, aby urzeczywistnić ścieżkę i uczynić ją swoją własną, powędrujesz po niej. Krok pierwszy: prawdziwe rozumienie. Samaditi. Czymże tedy jest prawdziwe rozumienie? Rozumienie czterech prawd. Po pierwsze, rozumieć cierpienie, po drugie, rozumieć powstawanie cierpienia, po trzecie, rozumieć zniweczenie cierpienia, po czwarte, rozumieć drogę, która wiedzie do zniweczenia cierpienia, to jest prawdziwe rozumienie rozumienie zasługi i przewinienia. Kiedy szlachetny uczeń pojmuje, co jest karmicznie zdrowe i co jest przyczyną zdrowej karmy, co jest karmicznie niezdrowe i co jest przyczyną niezdrowej karmy, wtedy posiada on prawdziwe zrozumienie. Co więc jest karmicznie niezdrowe? A kusala? Po pierwsze... Pozbawienie życia jest karmicznie niezdrowe, po drugie, kradzież jest karmicznie niezdrowa, po trzecie, nieprawe stosunki płciowe są karmicznie niezdrowe, to jest czynności cielesne, kamma, po czwarte, kłamstwo jest karmicznie niezdrowe, po piąte, plotki są karmicznie niezdrowe. Po szóste, szorstki język jest karmicznie niezdrowy. Po siódme, lekkomyślna mowa jest karmicznie niezdrowa to jest czynności słowa, kama. Po ósme, chciwość jest karmicznie niezdrowa. Po dziewiąte, złośliwość jest karmicznie niezdrowa. I po dziesiąte, niewłaściwe poglądy są karmicznie niezdrowe to jest czynności umysłu. Mano kamma, oto dziesięć niewłaściwych działań. Jakie są korzenie niezdrowej kammy? Chciwość, lobba jest korzeniem niezdrowej kammy, nienawiść, dosa jest korzeniem niezdrowej kammy, Ułuda, moha jest korzeniem niezdrowej kammy. Dlatego działanie niewłaściwe wyrasta z trzech korzeni chciwości, nienawiści i łudy. Zakarmicznie niezdrowe uważa się każde zależne od woli działanie ciała, mowy i myśli pochodzące z chciwości, nienawiści i łudy uważane jest za Akusala to jest niewłaściwe, ponieważ jest brzemienne w zło i bolesne w wyniku albo w teraźniejszości, albo też w egzystencji przyszłej. Stan woli lub skłonności zaliczamy do działania Kamma. Stan taki może objawiać się sam jako działanie ciała lub mowy, jeśli zaś nie objawia się sam na zewnątrz jest zaliczany jako działanie umysłu. Zarówno stanowi chciwości, lobba, jako też stanowi nienawiści, dosa, zawsze towarzysza albo ignorancja, albo ułuda, mocha, będąca zasadniczym pierwiastkiem wszelkiego zła. Jednakże chciwości i nienawiść nie mogą współistnieć w jednym i tym samym momencie świadomości. Cóż tedy jest karmicznie zdrowe, kusala? Po pierwsze, powstrzymywać się od niszczenia życia jest karmicznie zdrowe. Po drugie, powstrzymywać się od kradzieży jest karmicznie zdrowe. Po trzecie, powstrzymywać się od nieprawych stosunków płciowych jest karmicznie zdrowe, to jest działanie cielesne, kaja kama. Po czwarte, powstrzymywać się od wszelakich plotek jest karmicznie zdrowe. Po piąte powstrzymywać się od wulgarności języka jest karmicznie zdrowe. Po szóste powstrzymywać się od lekkomyślnej mowy jest karmicznie zdrowe to jest działanie słowa waccikamma. Po siódme powstrzymywać się od porządliwości jest karmicznie zdrowe. Po ósme powstrzymywać się od kłamania jest karmicznie zdrowe. Po dziewiąte powstrzymywać się od złośliwości i nieżyczliwości jest karmicznie zdrowe i po dziesiąte prawdziwe rozumienie jest karmicznie zdrowe to jest działanie umysłu mano kamma oto dziesięć punktów dobrego działania kusala kammapata jakie tedy są przyczyny zdrowej albo właściwej kammy przez brak egoizmu, a lobba, bierze początek właściwa kamma. Przez brak nienawiści, a dosa, uprzejmość, bierze początek zdrowa kama. Przez brak ułudy bierze początek smocha, mądrość, dobra kamma. Rozumienie trzech charakterystyk istnienia. tilakanya. To pojmuje iż cielesność, uczucia, percepcja, formacje umysłowe i świadomość są przemijające, są przedmiotem cierpienia i są pozbawione jaźni, ten także i w tym wypadku zdobył prawdziwe rozumienie. Pytania bez wartości jeśli ktoś oświadczył, iż nie będzie prowadził życia według wskazań doskonałego, dopóki doskonały nie wyjawi mu, czy świat jest wieczny, czy chwilowy, skończony, czy nieskończony, czy elementy życia są identyczne z ciałem, czy też różne od niego, czy doskonały będzie istniał po śmierci i tak dalej, ten ktoś mógłby umrzeć, zanim doskonały mógłby to wyjawić to tak jak gdyby człowiek zostawszy przeszyty strzałą zatrutą a jego przyjaciele czy krewni chcieli posłać po lekarza a zraniony powiedziałby ja nie chcę aby mi tę strzałę wyciągano dopóki się nie dowiem kim jest ten który mnie zranił szlachetnym kapłanem kupcem czy sługą jak go zwą do jakiej rodziny należy albo czy jest on wysoki czy niski czy też średniego wzrostu naprawdę ów człowiek umarłby raczej, niżeli dowiedziałby się żądanych szczegółów. Dlatego człowiek szukający swej własnej pomyślności powinien wyjąć strzałę, tę strzałę płaczu i bólu, niedoli i cierpienia. Czy taka teoria istnieje, czy też nie istnieje, czy świat jest wieczny, czy czasowy, skończony, czy nieskończony – jedno jest pewnym że istnieją narodziny że istnieje chylenie się ku upadkowi i starość że istnieje śmierć że istnieje niedola smutek płacz ból zmartwienie i rozpacz zniweczenie których osiągalne jeszcze w tym życiu pięć więzów Sayojana. Przypuśćmy na przykład, że jest ktoś nieoświecony, bez szacunku względem świętych mężów, niełóg jeśli chodzi o wskazania świętych mężów, ignorant odnośnie szlachetnej nauki. Serce jego zawładnięte i pokonane przez samołudę, przez sceptycyzm, przez wiarę w skuteczność rytuałów i ceremonii, przez pożądanie zmysłowe, przez złośliwość i nieżyczliwość, nie zna on sposobu wyswobodzenia się z tych pęd. Samołuda sekaiaditi może objawić się jako: po pierwsze, eternalizm habaditi albo sattaditi to jest wiara w wieczność pogląd iż jaźń albo dusza istnieje niezależnie od ciała fizycznego i żyje w dalszym ciągu nawet po rozkładzie tego ostatniego po drugie nihilizm vibhavaditi albo uchandaditi dosłownie wiara w nicość pogląd materialistyczny iż jaźń niszczeje wraz ze śmiercią człowieka. Zobacz fragment o dziesięciu okowach. Niewłaściwe rozważania. Nie wiedząc, co jest godne rozważania, a co jest niegodne rozważania, ktoś zamiast godnych rozpatruje niegodne, rozważając w ten sposób, czy istniałem w przeszłości, lub czy nie istniałem w przeszłości, czy byłem w przeszłości, jaki byłem w przeszłości, czy będę istniał w przyszłości, czy będę w przyszłości, jaki będę w przyszłości. Teraźniejszość również napełnia go wątpliwościami, czy jestem, czy też nie jestem, czym jestem i jaki jestem, skąd przybywam, dokąd podążam. Sześć poglądów na jaźń. Z takich niewłaściwych rozważań przyswaja on sobie jeden z sześciu poglądów, a pogląd taki staje się jego przekonaniem i trwałym wierzeniem. Ja mam jaźń, albo nie mam żadnej jaźni. Jaźnią dostrzegam jaźń, albo tym, co nie jest jaźnią, dostrzegam jaźń, albo jaźnią dostrzegam to, co nie jest żadną jaźnią, albo też przyswaja sobie następujący pogląd to moja jaźń jest tym, co może myśleć i odczuwać i doświadczać owoce dobrych i złych postępów, to tu, to tam. Ta moja jaźń jest stałą, permanentną, wieczną, niezniszczalną, niepodlegającą żadnym zmianom, pozostającą na wieki identyczną. Jeśli istotnie istniałaby ta jaźń, istniałoby także coś należącego do tej jaźni, ponieważ nie można znaleźć ani jaźni, ani też czegokolwiek należącego do tej jaźni, Czyż doktryna taka nie jest nauką głupców, mówiąc To jest ten świat, to jestem ja, po śmierdzi będę istniał wiecznie i trwale. One jedynie noszą miano poglądów, są one gąszczem poglądów, są one poglądami marionetek, siecią i pułapką poglądów. Schwytany w podczas tych poglądów ignorant, nie zdoła wyzwolić się od ponownych narodzin, staczaniu się ku starości i śmierci, od smutku i bólu, od cierpienia i niedoli, nie wyswobodzi się od cierpienia. Mądre rozważania. A toli, jeśli wykształcony i szlachetny uczeń spogląda z szacunkiem na świętych mężów, zna naukę świętych mężów, stosuje szlachetną wiedzę, pojmuje jakie są godne rozważania a jakie niegodne, wiedząc to rozważa on to co posiada wartość, a nie to co jej nie ma. Rozumnie rozważa co to jest cierpienie, rozumnie rozważa co to jest przyczyna powstawania cierpienia, Rozumnie rozważa, co to jest zniweczenie cierpienia, rozumnie rozważa, co to jest droga wiodąca do zniweczenia cierpienia. Sota pana albo wchodzący do potoku W ten sposób, rozważając, powodujemy zniknięcie trzech pęt, a mianowicie samołudy, sceptycyzmu, reguł rytów i ceremonii, a ci uczniowie, w których wymienione trzy więzy zostały zniszczone, weszli do potoku, sota pana, na zawsze uciekli, padołu łez i mają zapewnione ostateczne oświecenie. Cytat z Dhamma pada: Niżli królować na tej ziemi, niżli zdobywać bramy nieba, Niźli panować nad światami, lepiej się rzucić w zbawczy prąd. Koniec cytatu. Dziesięć więzów, sam jest dziesięć więzów czy pęd, którymi wszystko, co żyje, przywiązane jest do koła istnienia, a mianowicie pierwsze samo Uda, sakaja Diti, drugie Sceptycyzm. Vichikicza. Trzecie. Przywiązanie do rytuałów i ceremonii. Silabata paramasa. Czwarte. Pożądania zmysłowe. Kamaraga. Piąte. Złośliwość i nierzeczliwość, vipada, Szóste. Tęsknota za istnieniem w subtelnej materii. Ruparaga. Siódme. Tęsknota do egzystencji pozamaterialnej, Aruparaga. Ósme, zarozumiałość, Mahana. Dziewiąte, niespokojność, Udhacza. Dziesiąte, niewiedza, avijja. Szlachetni, Ariya Pugala. Ten kto jest uwolniony od trzech pierwszych węzłów, zwie się w języku palijskim sota pana, to znaczy ten, który wszedł do potoku, to jest ten, kto wszedł do potoku płynącego ku nibanie. Pokładającego niezłomną ufność w buddzie, prawie i sandze, za nic na świecie nie przekroczy on pięciu moralnych postępowań, Odrodzi się on najwyżej siedem razy i to w świecie nie niższym niż ludzki. Ten, kto przezwyciężył czwarte i piąte więzy w ich najgrubszym zarysie, zwie się Sakadagami, co znaczy powracający raz jeszcze. A Nagami, już nie powracający, jest całkowicie wyzwolony z pierwszych pięciu pęd, którymi był przywiązany do świata zmysłów. Żyjąc po śmierci w świecie mentalnym, Rupa Loka osiągnie on cel. Arachat, czyli doskonale święty, jest absolutnie wyzwolony ze wszystkich dziesięciu więzów. Każdy z wymienionych czterech stanów doskonałości składa się z drogi, maga oraz wyników tej drogi. Droga wejścia do potoku Sota maga i owoce wejścia do potoku Sota Patipalo. Istnieje więc osiem typów albo cztery pary szlachetnych indywidualności Arya pugala. Droga składa się z pojedynczych momentów wejścia w odnośne osiągnięcie. Owoce oznaczają momenty świadomości, które następują jako wyniki tej drogi i które w pewnych okolicznościach mogą powtarzać się w ciągu życia niezliczoną ilość razy. Prze to prawdziwe rozumienie jest podwójne. Rozumienie światowe i... Pozaświatowy. Pierwsze, pogląd, iż dobroczynność nie jest bezowocną, iż istnieją owoce i wyniki działania zarówno dobrego, jak i złego, iż tak jak życie doczesne istnieje życie przyszłe że jak ojciec i matka nie są próżnymi słowami, w innych światach rodzą się istoty, że są na świecie mnisi i kapłani, doskonali i bezkazy, którzy potrafią wyjaśnić zarówno życie doczesne, jak i przyszłe, pojęte przez nich samych, nazywa się prawdziwym rozumieniem światowym: LOKIJA samaditi. I obdarza owocami światowymi i rezultatami dobra. Drugie, jakkolwiek mądrość, przenikanie i prawdziwe rozumienie są zespolone z drogą, sota, panna, sakadagani, arhat, umysł odwrócony od świata, lecz zespolony z drogą, doskonalony w drodze. Nazywa się to poza światowym prawdziwym rozumieniem lekutara samaditi, gdyż nie odnosi się do świata, lecz poza niego i zespolony jest z drogą. Przeto istnieją dwa rodzaje ośmiorakich ścieżek. Pierwszy rodzaj światowa lokija stosowana przez laików, ludzi zwykłych. To jest przez tych, którzy jeszcze nie osiągnęli pierwszego stanu doskonałości, drugi rodzaj pozaświatowa lokutara, praktykowana przez szlachetnych, Aria Pugala. Pokrewieństwo kroków Kto pojmuje niewłaściwe rozumienie jako złe, a prawdziwe rozumienie jako dobre, ten praktykuje Prawdziwe rozumienie. Pierwszy krok. Kto czyni wysiłki, aby przezwyciężyć niewłaściwe rozumienie i pobudza właściwe rozumienie, ten praktykuje prawdziwe wysiłki. Szósty krok. Kto bacznym umysłem śledzi niewłaściwe rozumienie i przezwycięża je, kładzie nacisk na uważne postępowanie, ten stosuje prawdziwą uwagę. Siódmy krok. Te trzy pojęcia. Towarzyszą sobie, przenikają siebie, pociągają za sobą prawdziwe rozumienie, wysiłki odpowiednie i uwaga należyta. Wolne od wszelkich teorii. Jeśli ktoś postawiłby mi pytanie, czy w ogóle uznaje jakieś poglądy, odpowiedź brzmiałaby następująco. Doskonały wolny jest od wszelkiej teorii, ponieważ rozumie, co to jest cielesność, jak ona powstaje i ginie. Doskonały zrozumiał, co to jest uczucia, jak one powstają i jak nikną. Doskonały zrozumiał, co to jest percepcja, jak ona powstaje i jak znika. Doskonały zrozumiał, co to są formacje umysłu jak one powstają i jak giną, doskonały zrozumiał, co to jest świadomość, jak ona powstaje i jak znika, przeto doskonały przez zniweczenie i odrzucenie wszelkich sądów, odrzucenie domysłów i przypuszczeń, uwolnienie się od wszelkich tendencji i skłonności próżnej względem ja i moje, zdobył absolutne wyzwolenie. Trzy charaktery istnienia. Czy budowie pojawiają się na świecie, czy też nie pojawiają się na świecie, pozostaje jednak niewzruszony warunek, niezmienny fakt, nie dający się zmienić prawo, iż wszelkie formacje są przemijające i niestałe. Anicza. Iż wszelkie formacje są przedmiotem cierpienia. Dukha. Iż wszystko nie posiada duszy, jest pozbawione jaźni, ja, Annata. W języku paryskim: sam nicza, sabesankara duka, sabedama, Nata. Słowo, sankara, formacje. Obejmuje tu wszystkie przedmioty uwarunkowane lub ukształtowane sankara Dhamma to jest wszelkie możliwe fizyczne i umysłowe pierwiastki istnienia. Słowo Dhamma posiada jeszcze szersze znaczenie, obejmuje bowiem wszystko także nieuwarunkowane, nieukształtowane, Asankhata to jest nibane dlatego byłoby błędem mówić iż wszelkie dhammas są niestałe podlegające zmianom gdyż nibbana dhamma jest permanentna wolna od zmian dlatego samego powodu mówi się że wszelkie sankharas sankhata dhamma oraz wszelkie dhammas łącznie z asankhata dhamma są pozbawione jaźni anatta Podkreślam, iż nie istnieją i żaden mędrzec nie uzna istnienia zjawiska cielesnego, uczucia, percepcji, formacji umysłu, świadomości, które by były nieprzemijające i trwałe, niepodlegające żadnym zmianom i wieczne. Jest to niemożliwością, aby ktokolwiek obdarzony prawdziwym rozumieniem mógł dostrzegać w czymkolwiek jaźń. Poglądy i dyskusje o jaźni Jeśli kto powiedziałby, iż uczucie jest jego jaźnią, jego tożsamością, należałoby mu odpowiedzieć, że istnieją trzy rodzaje uczuć przyjemne, bolesne i obojętne, które z wymienionych trzech uczuć uważa za swoją jaźń. W momencie doznawania jednego z uczuć nie możemy doświadczać pozostałych te trzy rodzaje uczuć są przemijające zależne pochodzeniem, są przedmiotem chylenia się do upadku i rozkładu, zaniku i zniweczenia. Kto doświadczając jednego z tych uczuć sądzi, że jest jego jaźnią, musi przyznać, iż ta jego tożsamość rozwiała się. W ten sposób rozważy swoją jaźń już w obecnym życiu jako niestałą. Przedmiot powstawania i zaniku, pomieszania przyjemności z bólem. Jeśli kto oświadczyłby, iż tam, gdzie jest uczucie, nie ma jego jaźni, gdyż jego tożsamość jest niedostępna uczuciom, należałoby odpowiedzieć w ten sposób: Czyż tam, gdzie nie istnieje uczucie, może być to nie jestem ja? Ktoś znowu mógłby powiedzieć, Istotnie, uczucie nie jest moją jaźnią, lecz także jest nieprawdą, iż moja tożsamość jest niedostępna uczuciom, bo to właśnie moja osobowość jest tym, co czuję, moja własna tożsamość posiada zdolność czucia. Takiemu trzeba by odpowiedzieć tak przypuśćmy, że uczucie zostało w całości i bez reszty zniweczone, Teraz, po zgaszeniu uczucia, nie istnieje już ono. Czyż dorzecznym jest teraz powiedzenie, to jestem ja? Twierdzenie, iż umysł albo przedmioty umysłu albo świadomość umysłu składają się na tożsamość osobowości, jest także nieuzasadnione, bowiem powstawanie i zanik jest widoczny. Dostrzegając powstawanie i zanik wymienionych, można dojść do wniosku, że tożsamość osobowa powstaje i zanika. Raczej słuszniejszym byłoby mniemanie niedoświadczonego laika uważać swe ciało składające się z czterech elementów za tożsamość osobową, za jaźń, niżeli uważać za jaźń swój umysł. Widocznym jest bowiem fakt, iż ciało może trwać rok, dwa lata, trzy, cztery, pięć, dziesięć, a nawet sto i więcej, podczas gdy to, co nazywa się myślą, umysłem, świadomością, nieustannie rodzi się w ciągu dnia i nocy jako jeden przedmiot, a znika już jako inny że to cokolwiek wywodzi się z cielesności, uczucia, percepcji, formacji myślowych czy świadomości, czy to odnosi się do przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, zarówno swoich własnych jak i zewnętrznych, wulgarne czy subtelne, wysokie czy niskie, dalekie czy bliskie, należy uważać zgodnie z rzeczywistością i prawdziwą wiedzą to nie należy do mnie, to nie jestem ja. To nie jest moja jaźń. Aby wykazać bezosobowość i wyjawić próżnie istnienia, Wisuddy Maga cytuje następującą strofę. Cierpiących nie ma, to cierpienie jedynie trwa. Sprawcy nie ma, to czyn pozostaje nirwana. Istnieje, lecz nigdy do niej nie wchodzi ścieżka widoczna, lecz wędrowca na niej nie widać. Jeśli kto zapyta cię: Czy istniałeś w przeszłości, bo to nieprawda, iż nie istniałeś, czy będziesz istnieć w przyszłości, bo to nieprawda, że nie będziesz istnieć, czy istniejesz teraz, bo to nieprawda, iż nie istniejesz. Możesz odrzec, że istniałeś i że to nieprawda, że nie istniałeś, że będziesz i istnieć w przyszłości i że to nieprawda, że nie będziesz istnieć oraz że istniejesz i że to nieprawda, że cię nie ma. W przeszłości tylko ówczesna egzystencja była rzeczywistością, lecz nierzeczywistą była egzystencja przyszła i teraźniejsza w przyszłości jedynie przyszłe istnienie będzie rzeczywiste, nierealnymi będą zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość. Teraz tylko teraźniejszość jest rzeczywistością, lecz nierealną jest przeszła, jak i przyszła egzystencja. Tak samo jak z krowiego mleka otrzymujemy śmietane i kwaśne mleko, ze śmietany masło i maślanka, z kwaśnego mleka ser, z sera twaróg. I podobnie jak mleka nie uważamy za ser, za masło lub twaróg, tak nie utożsamiamy mego przeszłego istnienia, będącego w przeszłości rzeczywistością, z teraźniejszością i przyszłością. Moje przyszłe istnienie będzie w swoim czasie rzeczywiste, lecz nierealne w stosunku do przeszłości i teraźniejszości, moje zaś istnienie w teraźniejszości jest obecnie rzeczywistością, lecz względem przeszłości i przyszłości jest nierealne. Wszystko to jest jedynie popularnym powiedzeniem, konwencjonalnym terminem określenia, w rzeczywistości doskonały uważając te określenia, nie przywiązywał do nich żadnej wagi. Tak to kto nie pojmuje cielesności, uczuć, percepcji, formacji myślowych i świadomości stosownie do rzeczywistości, to jest braku osobowości, braku jaźni, kto nie pojmuje ich powstawania, ich zniweczenia oraz drogi wiodącej do ich zniweczenia, ten jest skłonny do wierzenia, że albo doskonały żyje nadal po śmierci, albo że on nie żyje więcej po śmierci i tym podobne. Dwa poglądy krańcowe – materializm i eternalizm, a droga średnia. Jeśli kto utrzymuje pogląd, iż zasada życiowa, jiva, dusza jest identyczna z ciałem, w takim wypadku życie doskonałe jest niemożliwością. Jeśli zaś kto twierdzi, że zasada życiowa zupełnie różni się od ciała i w takim wypadku życie doskonałe nie jest możliwe – Obydwa te krańcowe poglądy doskonały unikał, wskazując na drogę średnią. Uzależniona Geneza albo źródło zależności pacitza samupada. Z Ułudy a powstają formacje karmiczne. Sankara. Od formacji karmicznych zależna jest świadomość winania. Począwszy od świadomości odrodzenia w łonie matki. Od świadomości zależy istnienie fizyczne i umysłowe. Nam, Marupa. Od umysłowej i fizycznej egzystencji zależy sześć organów zmysłowych. Sla, Aja, Od sześciu zmysłów zależą zmysłowe wrażenia. Passa. Od zmysłowych wrażeń zależą uczucia. Vedana. Od uczuć zależne jest pragnienie, czyli pożądanie, od pożądania zależne jest przywiązanie, upadana, od przywiązania, lgnienia zależny jest proces stawania się, mawa, od procesu powstawania, kamma, mawa, zależne są narodziny, jati, a z narodzin powstaje starość i śmierć. Dżara, marana, smutek, lament, ból, zmartwienie i rozpacz. Takie pochodzenie tej całej masy cierpienia zwie się szlachetną prawdą powstawania cierpienia. Ani żaden Bóg, żaden Brahma nie może być twórcą tego koła życia. W zależności od różnych warunków próżne fenomeny toczą się same. Cytat z Visuddi Maga. Jednakże taki uczeń, który całkowicie odrzucił Ułudę, a widzia i oddał się mądrości, taki uczeń nie gromadzi już żadnych formacji karmicznych, ani chwalebnych, ani haniebnych, ani też obojętnych. Termin sankhara można tu oddać słowami formacje karmiczne, ponieważ w kontekście uzależnionej genezy termin ten odnosi się do predyspozycji, czyli skłonności karmicznie zdrowych lub niezdrowych, woli, czytana albo działalności woli, krótko karma. Potrójny podział dany w poprzedniej części ujmuje działalność karmiczną we wszystkich sferach istnienia i planach świadomości. Chwalebne formacje karmiczne rozciągają się więc aż do sfery materii subtelnych. Rupa vaciara, a spokojne formacje karmiczne, anemicz, abhisankara odnoszą się jedynie do niematerialnej sfery, a rupa vaciara. Dzięki całkowitemu zniszczeniu i zniweczeniu ułudy następuje wyczerpanie się formacji karmicznych, czyli skłonności. Przez wyczerpanie się formacji karmicznych gaśnie świadomość odrodzenia. Wygaśnięcie świadomości powoduje zanik umysłowego, fizycznego istnienia, nazwy i kształtu. Zanik umysłowej i fizycznej egzystencji niszczy sześć organów zmysłów. Przez zniszczenie sześciu organów zmysłów kasuje się wrażenia zmysłowe, skasowane wrażenia zmysłowe wyczerpują uczucia, wyczerpane uczucia powodują zgaszenie pożądań i pragnień. Zgaszone pożądania unicestwiają przywiązanie przez unicestwienie przywiązania kładzie się kres procesowi stawania się. Zakończony proces stawania się niweczy możliwości narodzin, dzięki zaś zniweczeniu narodzin, chylenie się ku ruinie, starość i śmierć, skutek i płacz, ból i zmartwienie i rozpacz, znajdują wreszcie swój kres. Takie jest ustanie tej całej masy cierpienia, Nazywa się to szlachetną prawdą zniweczenia cierpienia. Narodziny tworzące karmę. Opętani łudą i niewiedzą, a widzia usidleni pożądaniem, tanna, istoty to tu, to tam poszukują coraz świeższych rozkoszy, przeto nieodmiennie wpadają w objęcia nowych narodzin. Wszelkie działanie, kam ma, wywodzące się z nienawiści, złośliwości i łudy, lomba, dosa, moha, tam ma swoje źródło, stamtąd bierze swój początek, gdziekolwiek to działanie dojrzeje, doświadcza się owoców tego działania, czy jeszcze w tym życiu, czy też w przyszłości. Wyczerpanie się karmy. Atoli dzięki zniszczeniu ułudy, dzięki zniweczeniu pożądania, dzięki powstaniu mądrości nie dochodzi już w przyszłości do ponownych narodzin, ponieważ działania niewywodzące się z nienawiści, złośliwości i łudy, nie mające swego źródła i swego początku w nich przez brak nienawiści, nierzeczliwości i łudy zostało całkowicie i bez reszty wyplenione, jak drzewo palmowe wyrwane z korzeniami z ziemi i zniszczone nie może spowodować nowych narodzin. Dlatego można słusznie powiedzieć o mnie, iż głoszę unicestwienie, iż daję pod rozwagę moją naukę mającą na celu unicestwienie i że w tym duchu umacniam moich uczniów. Niewątpliwym jest, iż nauczam unicestwienia, a mianowicie unicestwienia chciwości, złości i łudy, jak również unicestwienia rozlicznego zła i chorób. Paticca samopada, dosłownie źródło zależności, jest doktryną warunkowości wszelakich fizycznych, umysłowych zjawisk. Doktryna ta wraz z doktryną bezosobowości, a natta tworzy zasadniczy warunek, jak należycie właściwie rozumieć i urzeczywistniać naukę doskonale przebudzonego? Źródło zależności wykazuje, jak zróżniczkowane są procesy życia, tak fizycznego jak umysłowego, konwencjonalnie zwane osobowością, człowiekiem, zwierzęciem itd. Procesy te nie są grą ślepego losu, lecz wynikiem przyczyn i warunków. Przede wszystkim paticza samupada, jak dochodzi do ponownych narodzin i że cierpienie uzależnione jest od warunków. W drugiej części wykazuje, iż przez usunięcie tych warunków wszelkie cierpienie musi zostać unicestwione. Paticza samupada uwypukla drugą i trzecią szlachetną prawdę, od początku do końca wyjaśnia ich podstawy i nadaje im filozoficzne znaczenie. Rzut oka na następujący diagram pozwoli zrozumieć współzależność dwunastu ogniw na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Proszę spojrzeć na ekran. Zawdzięczane życiu przeszłemu proces karmiczny, Kamma Bawa. Pięć przyczyn. Punkt pierwszy, drugi, ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Punkt pierwszy. Ułuda niewiedza, avidżja. Punkt drugi. Formacje karmiczne skłonności sankhara. Zawdzięczane życiu teraźniejszemu. Proces ponownych narodzin Upati Bawa, Pięć rezultatów od punktu trzeciego do siódmego. Punkt trzeci, świadomość, winniania. Punkt czwarty, umysł i ciało, manna, rupa. Punkt piąty, sześć organów zmysłów, ajatana. Punkt szósty, wrażenia zmysłowe, kontakt, pasa. Punkt siódmy, uczucie, vedana. Proces karmiczny, kamma bhava. punkt ósmy. Pożądanie, tanna, punkt dziewiąty. Przywiązanie, lgnienie, upadana, punkt dziesiąty. Proces istnienia, stawanie się, bhawa. Związane z życiem przyszłym. Proces ponownych narodzin, upadti Pięć rezultatów, punkt trzeci, punkt czwarty, punkt piąty, punkt szósty i punkt siódmy. Punkt jedenasty ponowne narodziny dżati, punkt dwunasty starość i śmierć dżara maran. Ogniwa jeden, dwa i osiem, dziesięć przedstawiają proces karmiczny zawierający pięć karmicznych przyczyn odrodzenia. Ogniwa od trzeciego do siódmego i od 11 do dwunastego przedstawiają proces ponownych narodzin składający się z pięciu rezultatów karmicznych. Tak też mówi Patisambhida Maga. W przeszłości pięć było przyczyn, pięć owoców przynosi teraźniejszość, Teraz przyczyn, pięć tworzymy, więc pięć zbierzemy owoców w przyszłym życiu. Dokładniejsze wyjaśnienia w słowniku buddyzmu. Krok Drugi. Prawdziwa myśl. Sama-sankapa. Co zawiera w sobie pojęcie prawdziwa myśl. Po pierwsze. Myśl wolna od żądzy, nekamma sankappa. Po drugie, myśl wolna od złośliwości, aviyapadda sankappa. Po trzecie, myśl wolna od okrucieństwa, avihimsa sankappa. To zwie się prawdziwą myślą. Wtedy oświadczam wam, iż prawdziwa myśl... Jest dwojakiego rodzaju myśl światowa i pozaświatowa. Pierwszy rodzaj myśl wolna od rządy, myśl pozbawiona żądła złośliwości i nieżyczliwości, myśl w której nie ma żądła okrucieństwa, zowie się prawdziwą myślą światową Lokimia sama sankapa. Rodzi ona owoce doczesne i przynosi dobre rezultaty. Rodzaj drugi, takiemu działaniu, w którym umysł będąc doskonały, odwrócony od tego świata, zespolony ze ścieżką, ścieżką doskonałości podążający, uprawiający myślenie, rozważania, rozumowania, nadajemy miano prawdziwej myśli pozaświatowej, lokalnej. Tara sama sankappa. Jej zarys nie jest doczesny, lecz ponadświatowy, zespolony całkowicie ze ścieżką. Zespolenie z innymi krokami. Kto tedy pojmuje niewłaściwą myśl jako złą, a prawdziwą myśl jako dobrą, ten stosuje prawdziwe rozumienie, pierwszy krok, kto czyni wysiłki mające na celu przezwyciężenie złej myśli i pobudzenie prawdziwego myślenia, ten stosuje prawdziwe wysiłki. Szósty krok. Kto czujnym umysłem przezwycięża złą myśl i bacznym umysłem zatrzymuje w swym władaniu prawdziwą myśl, ten praktykuje prawdziwą uwagę. Siódmy krok. Tak więc trzy pojęcia towarzyszą prawdziwej myśli i postępują w ślad za nią: prawdziwe rozumienie, prawdziwe wysiłki i prawdziwa uwaga. Krok trzeci prawdziwa mowa, sama wacja. Czymże zatem jest prawdziwa mowa? Powstrzymywanie się od kłamania praktykujący trzeci krok unika wszelkiego kłamstwa i powstrzymuje się od niego mówi szczerą prawdę poświęca się dla prawdy zawsze wiarygodny i niezłomny w prawdzie nigdy nie zwodzący ludzi uczestnicząc w zgromadzeniach w towarzystwach pomiędzy krewnymi a nawet na królewskim dworze wezwany na świadka odpowiada ściśle na pytania jeśli coś wie Wiem, jeśli nic nie wie, nie wiem, jeśli nic nie widział, odpowiada, niczego nie widziałem, a jeśli coś widział, odpowiada, widziałem. Nigdy świadomie nie popełnia kłamstwa ani dla swej własnej korzyści, ani dla korzyści innych osób, ani dla korzyści czegokolwiek. Powstrzymywanie się od plotek Stosujący krok trzeci unika wszelkich plotek i powstrzymuje się od nich. Cokolwiek usłyszy tu, nie powtarza to gdzie indziej, aby tam nie posiać niezgody, a cokolwiek zobaczywszy gdzie indziej, aby nie spowodować waśni, nie opowiada tego tutaj. Łączy rozdzielonych, wspomaga złączonych, zgoda raduje go. W harmonii widzi rozkosz i zadowolenie, Jego słowa dają każdemu zadowolenie. Powstrzymywanie się od wulgarnego języka Stosujący krok trzeci unika używania wulgarnego języka i powstrzymuje się od niego. Wypowiada on tylko łagodne słowa, delikatne dla uszu, miłe i współczujące idące prosto do serca, uprzejme i przyjacielskie, przyjemne dla wielu. W Majjima Nikaya, numer 21, Budda mówi Gdyby homnisi krwawe zbiry ćwiartkowali wasze członki, a wy dalibyście się ponieść gniewowi z tego powodu, nie postąpilibyście według mej rady, ponieważ winniście ćwiczyć się w tym nieustannie. Nasz umysł powinien pozostawać niczym niezmącony. Żadne słowa złe nie uciekną naszym wargą. Pozostaniemy życzliwi i pełni współczucia, wolni od jakiejkolwiek ukrytej złośliwości, z sercem przepełnionym miłością. Przenikniemy tych ludzi myślami przyjaźni pozbawionymi żądła gniewu i nienawiści jak najszerzej, jak najgłębiej, bez granic. Powstrzymywanie się od próżnej gadaniny. Uczeń unika czczej gadaniny i powstrzymuje się od niej. Mówi we właściwej porze i zgodnie z faktami. Mówi o tym, co przynosi pożytek. Mówi o normach i dyscyplinie. Jego mowa wypowiedziana we właściwym momencie jest jako skarb prawdziwy, towarzyszą jej argumenty, umiarkowanie i pełnia sensu. To zwie się prawdziwą mową. Mowa światowa i poza światowa, powstrzymywanie się od kłamstwa, od plotek, od wulgarnego języka, pustego gadania. Nazywa się prawdziwą mową światową Lockjacia Rodzi ona owoce doczesnej i przynosi dobre rezultaty. Wstręt do używania poczwórnej niewłaściwej mowy przez powstrzymywanie się od niej, unikanie jej, zaniechania stosowania jej przez mającego umysł doskonały odwrócony od świata zespolony ze ścieżką Ścieżką doskonałości podążający. Takiej mowie nadajemy miano prawdziwej mowy pozaświatowej Lokutara samawarcia, gdyż nie należy ona do tego świata lecz jest ponadświatową i łączy się ze ścieżką. Zespolenie z innymi krokami. Wtedy, rozumiejąc niewłaściwą mowę jako mylną i fałszywą, a prawdziwą mowę jako właściwą i odpowiednią, praktykujemy prawdziwe rozumienie. Pierwszy krok. Czyniąc wysiłki przez wyciężenia złej mowy i pobudzenia doskonałej mowy, praktykujemy prawdziwe wysiłki. Szósty krok. Przezwyciężając mylną mowę, czujnym umysłem, koncentrujemy myśli na właściwej mowie. W ten sposób praktykujemy prawdziwą uwagę. Krok siódmy stąd te trzy pojęcia towarzyszą prawdziwej mowie i postępują za nią. Prawdziwe rozumienie, prawdziwe wysiłki, prawdziwa uwaga. Krok czwarty Cóż zatem nazywamy prawdziwe postępowanie? Powstrzymywanie się od zabijania. Praktykujący krok czwarty unika zabijania istot żywych, powstrzymuje się od zadawania śmierci, nie posiadający żadnych narzędzi do zadawania cierpienia, dosłownie ani laski, ani miecza zbrojonych w świadomość współczucia bezgranicznego jest zawsze pełen troski o szczęście wszystkich istot żyjących. Powstrzymywanie się od kradzieży stosujący unika wszelkiej kradzieży i powstrzymuje się od niej. Wszelkie dobro należące do innych osób jest nienaruszalne bez względu na miejsce i jakość stosujący nie zabiera niczego w zamiarze przywłaszczenia sobie. Powstrzymanie się od nieprawnych stosunków płciowych. Praktykujący unika nieprawnych stosunków płciowych i powstrzymuje się od nich, nie uprawia żadnych stosunków z osobami będącymi jeszcze pod opieką ojca, matki, brata, siostry albo krewnych, ani też z kobietami zamężnymi, więźniarkami czy też zaręczonymi. To wszystko nosi miano prawdziwego postępowania. Zatem, powiadam Wam, iż prawdziwe postępowanie jest dwojakie: postępowanie światowe i pozaświatowe. Rodzaj pierwszy, powstrzymywanie się od uśmielcania, od kradzieży, od nieprawnych stosunków płciowych, nosi miano prawdziwego postępowania światowego, Lokia sama kamanta, ponieważ rodzi owoce świata i przynosi rezultaty dobra. Rodzaj drugi, Wstręt do stosowania potrójnego, niewłaściwego postępowania przez powstrzymywanie się od niego, unikanie jego, zaniechania praktykowania go przez mającego umysł doskonały, odwrócony od tego świata, zespolony ze ścieżką i ścieżką doskonałości podążający, zwie się prawdziwym postępowaniem pozaświatowym: lokutara samakamanta. Gdyż nie należy do tego świata, lecz leży poza nim, jest ze ścieżką złączone. Powiązanie z innymi krokami. Tak więc, rozumiejąc mylne postępowanie jako fałszywe, a właściwe działanie jako prawdziwe, praktykujący stosuje prawdziwe rozumienie. Pierwszy krok. Czyniąc wysiłki mające na celu przezwyciężenie fałszywego postępowania i pobudzenie prawdziwego działania, praktykuje prawdziwe wysiłki. Szósty krok: przezwyciężając fałszywe postępowanie czujnym umysłem, koncentrujemy myśl na prawdziwym działaniu. W ten sposób praktykuje prawdziwą uwagę. Krok siódmy. Stąd trzy pojęcia towarzyszą prawdziwemu postępowaniu i postępują za nim: prawdziwe rozumienie, prawdziwe wysiłki, prawdziwa uwaga. Krok Piąty: Prawdziwe środki egzystencji. Sam Mahadziwa. Co są prawdziwe środki egzystencji? Jeśli szlachetny uczeń, unikając niewłaściwych środków życia, zdobywa utrzymanie należytym sposobem życia, nazywa się to prawdziwymi środkami egzystencji. W Majdżim Manikaja nr 11 powiedziano Stosowanie w życiu wszelkiego rodzaju oszukaństwa, podstępu, zdrady, wróżenia i sztuczek kuglarstwa, lichwy, nosi miano fałszywych sposobów życia. W Anguttara Nikaya wiersz 177 napisano: Uczeń powinien unikać pięciu zatrudnień: handlu bronią, żywymi istotami, mięsem, napojami oszałamiającymi i trucizną. Wchodzi do tego zawód żołnierza, rybaka, myśliwego i tym podobne. Prawdziwe środki egzystencji są dwojakie, światowe i pozaświatowe. Rodzaj pierwszy. Jeśli szlachetny uczeń, unikając niewłaściwego sposobu życia, zdobywa swe utrzymanie środkami należytymi, czynność ta zwie się zdobywaniem należytego sposobu życia. Lokija samma ajiva). Rodzi on owoce tego świata i przynosi rezultaty dobra. Rodzaj drugi: wstręt stosowania niewłaściwego sposobu życia, powstrzymywanie się od używania niewłaściwych środków egzystencji, unikanie ich, zaniechanie ich praktykowania przez mającego umysł doskonały, odwrócony od tego świata, zespolony ze ścieżką, ścieżką doskonałości podążający, Zwie się zdobywaniem pozaświatowych prawdziwych środków egzystencji lokutara samaadziwa, ponieważ nie należą one do tego świata, lecz są poza nimi i są związane ze ścieżką. Powiązanie z innymi krokami Wtedy, rozumiejąc niewłaściwy sposób życia jako zły, a należyty sposób życia jako dobry, stosującym praktykuje prawdziwe rozumienie. Krok pierwszy. Czyniąc wysiłki mające na celu przezwyciężenie niewłaściwego sposobu życia, aby zdobyć prawdziwe środki egzystencji, stosujący praktykuje prawdziwe wysiłki. Krok szósty. Przezwyciężając bacznym umysłem niewłaściwy sposób życia oraz przez zdobywanie niewłaściwych środków egzystencji, praktykuje prawdziwą uwagę. Krok siódmy. Stąd trzy pojęcia towarzyszą prawdziwemu sposobowi życia i postępują za nim: prawdziwe rozumienie, prawdziwe wysiłki, prawdziwa uwaga. Krok szósty. Prawdziwe wysiłki wajama. Jakie przeto rozróżniamy prawdziwe wysiłki? Rozróżniamy cztery wielkie wysiłki. Wysiłek unikania, wysiłek przezwyciężania, wysiłek rozwijania, doskonalenia oraz wysiłek utrzymywania. Co jest wysiłek unikania? Uczeń pobudza swoją wolę dla uniknięcia powstającego zła niezdrowych rzeczy, które jeszcze nie powstały, zdobywa się na odpowiednie wysiłki, wytęża swój umysł i zwalcza energicznie. Uczeń dostrzega kształt oczyma, dźwięk uszami, zapach nosem, smak językiem, wrażenia ciałem a przedmiot umysłem, nie lgnie on ani do całości, ani też do części. Stara się odeprzeć to, na wskutek czego mogłyby powstać złe i niezdrowe rzeczy, żądza i smutek, jeśli by nie kontrolował swych zmysłów. On strzeże swych zmysłów i powściąga je. Posiadający szlachetną władzę kontroli nad zmysłami uczeń doświadcza wewnętrznego uczucia radości, do którego żadne zło już nie ma wstępu. To nosi miano wysiłku unikania. Wysiłek przezwyciężania. Pahanna, padhanna. Co to jest wysiłek przezwyciężania? Oto to uczeń pobudza swoją wolę, aby przezwyciężyć zło i rzeczy niezdrowe, które już powstały, natęża całą swą energię i wysila swój umysł i walczy z nimi. Stara się nie myśleć o pożądaniu zmysłowym, złośliwości, chciwości lub o innych złych i niezdrowych stanach, które mogą powstać, odrzuca on myśli o nich, rozpędza je, niszczy je, sprawia, iż znikają. Pięć metod pozbywania się niepożądanej myśli nawiedzającej umysł. Jeśli podczas patrzenia na pewne przedmioty powstają u ucznia niepożądane myśli związane z rządzą, gniewem, ułudą, wtedy uczeń powinien po pierwsze zmienić przedmiot na inny, właściwszy, po drugie rozmyślać o nędzy tych myśli. Naprawdę niepożądane i niezdrowe są te myśli, zasługujące na nagane są te myśli, Bolesne rezultaty zrodzą te myśli. Po trzecie, nie zwracać uwagi na te myśli. Po czwarte, rozważyć złożoność natury tych myśli. Po piąte, albo z zaciśniętymi zębami i przyciśniętym do dziąseł językiem, napiętym rozsądkiem powstrzymywać się od tych myśli, stłumić je, wykorzenić. Uczyniwszy to, wszystkie te niepożądane myśli, powstałe przez chciwość, gniew i łudę, poczną się rozpadać i znikną zupełnie, a umysł wewnętrznie stanie się uspokojony i uciszony, zdecydowany i skoncentrowany. To zwie się wysiłkiem przezwyciężenia. Wysiłek rozwijania albo doskonalenia. Pawanna padhanna, co przeto nazywamy wysiłkiem doskonalenia? Oto uczeń pobudza swoją wolę celem wywołania myśli pożądanych, które jeszcze nie wystąpiły, kładzie całą swą energię, natęża swój umysł i walczy o powstanie myśli pożądanych. W ten sposób uczeń rozwija elementy oświecenia badhichanga. W oparciu o samotność, o brak przywiązania, wyniszczenie swych pożądań, wiodą one do wyzwolenia. Elementy oświecenia, Bodjihanga: pierwszy uwaga, Sati, drugi analiza prawa, Dhamma Vichaya, trzeci energia, Viriya, czwarty Zachwyt albo uczucie szczęśliwości, piti. Piąty. Spokój, Pasadli Szósty. Koncentracja, samadhi. Siódmy. Równowaga, upekka. To zwie się wysiłkiem rozwijania. Wysiłek zachowania. Anurakanna padanna. Co to jest wysiłek zachowania? Oto uczeń pobudza swą wolę do zachowania myśli pożądanych, które już powstały, nie pozwala na ich rozproszenie, powoduje ich wzrost, ich dojrzałość, ich pełnię rozwoju. Hawana. Uczeń rozwija swą energię, wytęża swój umysł i walczy o zachowanie myśli pożądanych, tak oto, na przykład, ma on w pamięci odpowiedni obiekt koncentracji powstały w umyśle z obrazu szkieletu. Trupa pokrytego robactwem, trupa z siniałego, zaropiałego, trupa z otwartymi dziurami lub obrzmiałego i tak dalej. To zwie się wysiłkiem zachowania. Zaprawdę uczeń, który posiadł wiedzę i przeniknął naukę mistrza, jest przepełniony taką myślą. Choćby skóra, ścięgna i kości uległy zniszczeniu, choćby ciało moje i krew mego ciała wyschły całkowicie, ja nie zaprzestanę swych wysiłków tak długo, aż osiągnę to, co jest osiągalne mężną wytrwałością, moją energią i zabiegami. Staraniem. To nazywa się prawdziwymi wysiłkami: wysiłek unikania, wysiłek przezwyciężania, wysiłek rozwijania, wysiłek zachowania. Te cztery wysiłki, wielkie wysiłki niechaj zna kres wszelkiego cierpienia. Krok siódmy. Prawdziwa uwaga sama sati. Co to jest prawdziwa uwaga? Cztery zasady uwagi sati Jedyną drogą wiodącą do osiągnięcia czystości, prowadzącą do przezwyciężenia cierpienia i płaczu, do kresu bólu i zmartwień, do wyjścia na prawdziwą ścieżkę i prowadzą do urzeczywistnienia nibany, są cztery zasady uwagi. Jakie są te cztery zasady? Oto uczeń, odrzuciwszy pożądanie świata i jego boleści, zatapia się w kontemplacji ciała, zatapia się w kontemplacji uczuć, zatapia się w kontemplacji umysłu, zatapia się w kontemplacji przedmiotów umysłu. Pełen zapału, jasno rozumiejący je, baczny i uważny. Kontemplacja ciała Kajjanu Passana. W jaki sposób uczeniu uprawia kontemplację ciała? Obserwowanie, strzeżenie wdechu i wydechu Anna Panna Sati. Uczeń usuwa się do lasu, do stóp drzew lub innego samotnego miejsca, zasiada tam z nogami skrzyżowanymi, ciałem wyprostowanym, z uwagą skierowaną przed siebie, uważnie nabiera oddechu, uważnie wypuszcza oddech. Uczyniwszy długi wdech, wie on, Uczyniłem długi wdech. Uczyniwszy długi wydech, wie on, Uczyniłem długi wydech, wciągając krótko powietrze, wie on, czynię krótki wdech, wydychając krótko powietrze, wie on, czynię krótki wydech. Jasno dostrzegając całkowitą istotę wdechu, będę wciągał powietrze. W ten sposób się ćwiczy. Jasno dostrzegając całkowitą istotę wydechu, wydycha powietrze. W ten sposób się ćwiczy. Uspokajając tę cielesną funkcję kaiya Sanhara będę wdychał powietrze tak oto to ćwicz. Uciszając te cielesne funkcje, uczynię wydech, tak oto to trenuje. Tak więc uczeń zatapia się w kontemplacji albo z uwagi na własną osobę, albo też ze względu na inne osoby, albo też z obydwu powodów. Uczeń spogląda jak istota wdechu powstaje, spogląda jak istota wydechu zanika. Uczeń obserwuje zarówno powstawanie jak i zanikanie ciała, oddechu. Ciało jest oddech. Ciało jest, lecz nie jest ono istnością żywą, ani oddech nie jest żadną indywidualnością. Ani kobietą, ani mężczyzną, ani żadną jaźnią, ani też żadnym należącym do jaźni, ani żadną osobą, ani też niczym należącym do osoby. Istota oddechu jest, ta jasna świadomość jest w nim obecna do rozmiarów koniecznych dla wiedzy i uwagi, niezależny od niczego, niezwiązany z niczym na świecie. W ten sposób uczeń kontempluje ciało. Oddech. Uwaga oddechu. panna sati jest jednym z najważniejszych ćwiczeń medytacyjnych. Może ona być stosowana celem rozwinięcia w sobie spokoju. Samatabhavana to jest osiągnięcia czterech absorpcji. Videjana oraz dla rozwinięcia w sobie ścisłej i wnikliwej obserwacji. Vipassana bhavana także dla praktykowania obydwu kombinacji. Tutaj kontekst satipadhany zmierza głównie do transkwilizacji i koncentracji, jako środków przygotowawczych do praktykowania wnikliwej obserwacji, Vipassana, która może być podejmowana w następujący sposób. Po osiągnięciu pewnego stopnia spokoju i koncentracji, oraz jednej z absorpcji uzyskanej dzięki regularnemu stosowaniu uwagi oddechu, uczeń przystępuje do zbadania pochodzenia oddechu. Widzi on, iż wdech i wydech uwarunkowane są przez ciało, składające się z czterech materialnych elementów oraz różnych cielesnych fenomenów pochodzących z tych elementów, jak na przykład organy pięciu zmysłów i tak dalej. Uwarunkowana przez pięciorakie wrażenia zmysłowe, powstaje świadomość, a razem z nią trzy inne grupy istnienia uczucie, percepcja i formacje myślowe. Medytujący jasno widzi, nie istnieje żadne ego, żadna istność, żadna jaźń w tej tak zwanej osobowości, Istnieje jedynie proces cielesny i umysłowy, uwarunkowany przez różne czynniki. Następnie uczeń stosuje trzy charakterystyki do tych czynników, rozumiejąc je jako nietrwałe, implikujące cierpienie i pozbawione osobowości. Cztery postawy Chodząc, stojąc, siedząc lub kładąc się, Uczeń percypuje zgodnie z rzeczywistością wrażenia chodzę, stoję, siedzę, kładę się. Postrzega i jest on świadomy każdej pozycji ciała. Uczeń pojmuje, iż nie ma żadnej żyjącej istności ani rzeczywistej jaźni, która chodzi, stoi i tak dalej, lecz tylko przenośnia ja chodzę, ja stoję i tak Uwaga i jasne postrzeganie. Sati sampadziania. I dalej. Uczeń zasila świadomością każde swoje poruszanie. Świadomy tego, iż idzie i przychodzi. Świadomy każdego tu i tam spojrzenia. Świadomy, kiedy schyla się i podnosi. Świadom siada i powstaje. Świadomy do snu się układa. Świadom zasypia i ze snu się budzi. Świadomy każdego swego poruszenia, świadomy wdziewa odzież i nosi misę żebraczą, świadom spożywa posiłek, świadom ocenia jego smak, świadom jego przeżuwania, świadom wypróżniania, świadom każdego swego poruszenia, świadom kiedy mówi, świadom milczenia trudnej sztuki. Wszystkim, cokolwiek czyni uczeń zasila swoją świadomość, a także swoje zamiary, swoje pożytki, swoje obowiązki i rzeczywistość. Kontemplacja wstrętu patikula sannia. I dalej uczeń rozważa szczegółowo każdy organ swego ciała i wszystko co do niej przynależy, od stóp do głowy i odwrotnie i widzi swoje ciało obleczone skórą i napełnione rozlicznymi nieczystościami. To ciało składa się z następujących części włosy głowy, owłosienie ciała, paznokcie, zęby, skóra, mięśnie, ścięgna, kości, szpik, nerki, serce, wątroba, przepona brzuszna, śledziona, płuca, żołądek, trzewia, wnętrzności, treść kiszek, żółć, śluz, ropa, krew. Pot, limfa, łzy, tłuszcz, ślina, śluz nosa, maść stawowa, uryna. Podobnie jakby bystry człowiek potrafi od razu oddzielić pomieszane ziarna ryżu, bobu, manioku i itd. i znajdujące się w otwartym z obu stron worku, tak samo uczeń rozróżnia szczegółowo każdy organ swego ciała i wszystko, co do nim przynależy. Analiza czterech elementów. Dhatu. Dalej więc uczeń rozważa szczegółowo swoje ciało i widzi je takim, jakim ono jest w rzeczywistości, w zależności czy ono stoi czy się porusza. Ciało składa się z elementu stałego, elementu płynnego, elementu cieplnego oraz elementu wibrującego. Podobnie jak wprawny rzeźnik lub jego pomocnik po zabiciu krowy... Dzieli mięso na poszczególne części, jak gdyby kto usiadł na skrzyżowaniu czterech dróg, tak też uczeń rozważa swoje ciało i rozkłada je na cztery elementy. W podobny sposób wyjaśnia Wissudli maga. Rzeźnik prowadzi krowę na odpowiednie miejsce, przywiązuje do stoiska, szlachtuje i spogląda na zażniętą krowę. Ciągle dotąd jeszcze uważa ją za krowę, lecz poćwiartowawszy i podzieliwszy części krowy, oddaje je do sprzedaży. Pojęcie krowa znika, a w miejsce jej pojawia się nowa wartość – mięso. Rzeźnik już nie myśli, iż krowę sprzedaje albo iż ludzie krowę kupują, tylko iż w handlu znajduje się mięso – Podobnie nieświadomy mnich lub laik, dla którego pojęcie istność, człowiek, osobowość i tym podobne, dopóki Rozumem nie rozdzieli swego własnego ciała, czy ono stoi, czy ono się porusza, i nie rozważy swego ciała zgodnie z jego złożonymi elementami. Uczyniwszy tak wtedy pojęcie osobowość zniknie a umysł jego wzbogaci się o niezachwianą niczym percepcję elementów. Medytacje cmentarne I dalej uczeń widzi zwłoki ludzkie rzucone na grunt cmentarny po jednym, dwu lub trzech dniach i widzi je nabrzmiałe, ciemnosine, w pełnym rozkładzie, Wówczas nie opiera się on w myśli, że i jego ciało jest tej samej natury, podlega temu samemu losowi, któremu nikt ujść nie może. I dalej uczeń widzi ludzkie zwłoki, jak rozdziobują je kruki i wrony, rozszarpują sępy i jastrzębie, rozciągają psy i szakale, zżera je wszelkiego rodzaju robactwo. Wyciąga on następujące wnioski co do swego ciała Moje własne ciało ma tę samą właściwość, Czeka je ten sam los i ono nie może uciec od niego. I dalej, uczeń widzi na cmentarzysku, że z ostatnio pozostawionych zwłok ludzkich pozostał szkielet kostny z resztkami mięśni, skrwawiony, tu i tam powiązany jeszcze ścięgami. Później widzi szkielet kostny jeszcze w całości, lecz całkowicie obnażony. Widzi kości rozrzucone bezładnie tu kości ręki, tam piszczele nóg, tam kość cieńka, tam gruba, tu kość miednicy, a tam grzbietu, czaszka. Uczeń patrzy na swoje ciało i wyciąga wnioski. Moje własne ciało ma tę samą właściwość. Czeka je ten sam los i od niego uciec nie może. Uczeń widzi leżące kości i porozrzucane czerepy, bielejące jak rozbite naczynia. Widzi kości zebrane na kupę po upływie wielu lat. Widzi wreszcie kości zwietrzałe działaniem powietrza, starte przez czas na proch. Uczeń patrzy na swoje ciało i wyciąga wnioski, Moje ciało posiada tę samą właściwość, czeka je ten sam los i od niego uciec nie może. Przy tej myśli uczeń długo pozostaje i niestrudzenie rozważa wszystko, co z własnym lub obcym ciałem jest związane albo też z obydwoma. Rozważa przyczyny powstawania ciała i jego przemijania, rozważa, jak ono powstaje i jak ono przemija. Ciało istnieje. Ta jasna świadomość jest w nim obecna do rozmiarów koniecznych wiedzy i uwagi. Żyje on od niczego niezależny, do niczego na świecie nieprzywiązany. W ten sposób zatapia się uczeń w kontemplacji swego ciała. Uczeń ma zapewnione dziesięć błogosławieństw. Raz stosowana kontemplacja ciała, rozwijana i często powtarzana, staje się drugą naturą ucznia. Jeśli uczeń doskonali tę kontemplację, czyni odpowiednie wysiłki celem jej ustalenia i wzmocnienia, może oczekiwać dziesięciu błogosławieństw. Pierwsze. Panowanie nad uciechami i niezadowoleniem. Uczeń nie dopuści, by niezadowolenie opanowało go. Przycisza je, skoro tylko niezadowolenie próbuje powstać. Drugie błogosławieństwo. Przez wyciężenie trwogi i troski. Uczeń nie dopuszcza, by trwoga i troska opanowały go. Przycisza je, skoro tylko próbują powstać. Trzecie błogosławieństwo. Jest wytrzymały na chłód i gorąco, na głód i pragnienie, na wiatry, i słońce, na dokuczliwość much, moskitów i gadów. Może znosić cierpliwie zarówno podstępne i złośliwe słowa, jak też wszelkie spotkane bóle cielesne, ostre, kłujące, gorzkie, nieprzyjemne, nieznośne oraz niebezpieczne dla życia. Czwarte błogosławieństwo. Może osiągnąć bez żadnego trudu, bez specjalnego wysiłku i sycić się niemi do woli cztery absorpcje: zachwyt, dźarna, mające właściwość oczyszczenia umysłu oraz udzielenia nawet tutaj uczucia szczęśliwości. Błogosławieństwo piąte: może on posiąść siły magiczne. Indi widda Błogosławieństwo szóste: zaczarowanym uchem. Oczyszczonym ponadludzkim, może on słyszeć dźwięki zarówno dalekie, jak i bliskie, ziemskie i pozaziemskie. Błogosławieństwo siódme. Może on osiągnąć moc wglądu do serc innych istności, parasa, cetoparia, niannia oraz innych osób. Błogosławieństwo ósme. Może on osiągnąć. Pamięć wielu poprzednich narodzin, pubbeniva sanusatiniania, błogosławieństwo dziewiąte, w cudzysłowie czarodziejskim okiem, oczyszczonym, ponadludzkim, może on ujrzeć istoty znikające i pojawiające się ponownie, istoty nikczemne i szlachetne, piękne i brzydkie, szczęśliwe i nieszczęśliwe. Może on postrzegać, jak istności odradzają się stosownie do swych czynów. Błogosławieństwo dziesiąte, może on przez ustanie namiętności, a sawakaja, doświadczyć jeszcze w tym życiu poznania samego siebie, nieskazitelnego wyzwolenia umysłu, wyzwolenia dzięki mądrości. Sześć błogosławieństw od piątego do dziesiątego. Nosi miano tak zwanych władz psychicznych Abhinnia. Mogą one być osiągalne jedynie przez Zarahatów, to jest świętych, gdyż należą do pozaziemskich Lokutara, natomiast pierwsze pięć należą do ziemskich Lokija, światowe i mogą być osiągalne przez ludzi zwykłych, światowych. Dopiero osiągnięcie wszystkich czterech absorpcji jhana daje możliwość skutecznego uzyskania pięciu ziemskich mocy psychicznych. Są to cztery idyapada, czyli zasady uzyskania władz psychicznych, a mianowicie: pierwsza koncentracja woli, druga koncentracja energii, trzecia Koncentracja umysłu, i czwarta koncentracja badania. Kontemplacja uczuć, vedanna num pasanna. Jak uczeń rozważa uczucia w pełni rozumienia i przejrzenia? Gdy uczeń doznaje uczuć miłych, uświadamia sobie, doznaje miłych uczuć albo doznaje przykrych uczuć, doznaje obojętnych uczuć albo Doznaję pozaświatowych miłych uczuć, doznaję przykrych uczuć pozaświatowych, doznaję obojętnych uczuć światowych albo doznaję obojętnych uczuć pozaświatowych. I tak, zastanawiając się nad każdym wrażeniem, czuciem i uczuciem, niestrudzenie rozważa wszystko, co z własnym lub obcym doznaniem jest związane, albo też z obydwoma. Rozważa, jak uczucia powstają i przemijają. Obserwuje rodzące się i ginące uczucia. Są to uczucia. Ta jasna świadomość jest w nim obecna do rozmiarów koniecznych pojmowania i uwag. żyją on niezależnie od czegokolwiek, bez przywiązania do czegokolwiek na świecie. W ten sposób uczeń rozważa i jest ich świadom. Uczeń dochodzi do przekonania, iż wyrażenie ja czuję, ja doznaję ma jedynie wartość konwencjonalną Vogara vachana. Pojmuje absolutne znaczenie Paramatta, jego i wie, iż żadne z doznań nie stanowi jego wewnętrznej istoty, nie należą i nie tworzą żadnej jaźni. Kontemplacja umysłu. Czit. Tanum Jak uczeń rozważa i kontempluje umysł? Uczeń czuwa nad umysłem i rozważa każdą myśl z jasną świadomością. Pojmuje on porządliwy umysł jako pożądliwy, a nieporządliwy jako niepożądliwy. Rozumie gniewny umysł jako gniewny, a jeśli brak w nim gniewu jako przeciwny. Postrzega on umysł oszukany jako oszukany, a nieoszukany jako nieoszukany. Jest świadom umysłu skomplikowanego jako takiego lub roztargnionego jako roztargnionego. Uważa umysł rozwinięty za rozwinięty, a nierozwinięty za nierozwinięty, dościgły za dościgły, a niedościgły za niedościgły. Skupiony umysł jest skupiony, a nieskupiony jest. Nieskupionym, wyzwolony, jest wyzwolony a niewyzwolony, jest niewyzwolonym. Tak rozważa umysł, tak czuwa nad nim z jasną świadomością. Citta, umysł, jest tutaj użyty jako termin zbiorowy dla citta, czyli momenty świadomości. Citta, będąc identycznym z albo świadomością nie może być przetłumaczony jako myśl, myśl, myślenie odpowiada raczej tak zwanej czynności werbalnej umysłu, bitaka koncentracja myśli oraz wiciara, myślenie dyskursywne należą do sankara kanda. Tak oto uczeń niestrudzenie zatapia się w kontemplacji umysłu ze względu na osobę własną albo z uwagi na inne osoby, albo też z obydwu powodów. Obserwuje on, jak świadomość powstaje i jak świadomość ginie. Spogląda na powstającą i niknącą świadomość. Umysł jest. Ta jasna świadomość jest w nim obecna do rozmiarów koniecznych do pojmowania i uwagi. Żyje on niezależny od czegokolwiek, bez przywiązania do czegokolwiek na świecie. W ten sposób uczeń czuwa nad swoim umysłem i rozważa z jasną świadomością. Kontemplacja przedmiotów umysłu Dhammunum basanna, jak uczeń kontempluje przedmioty umysłu? Przedmiotem jego rozważań jest niravanya, czyli pięć przeszkód. Pięć przeszkód, niravanya. Jeśli u ucznia pojawi się pożądanie zmysłowe, kamachanda, uczeń rozważa to i jest świadom tego. Jeśli gniew Wapanda jest w nim... We mnie jest gniew. Jest świadom tego, jeśli rządzi nim apatia i lenistwo. Jest świadomy tego, kiedy zamieszka w nim niepokój i udręka umysłu. Udhaca kukucia. We mnie mieszka niepokój i udręka umysłu. Jest świadom tego, kiedy miotają nim wątpliwości. Witchikicia. Miotają mną wątpliwości. Jest świadom tego, kiedy nie ma w nim tych przeszkód, we mnie nie ma przeszkód, rozważa on jaka jest przyczyna powstania tych przeszkód, a jeśli już powstały, rozważa jak je zniszczyć, aby w przyszłości nie powstały na nowo. Przykładowo, pożądanie zmysłowe rodzi się przez myśli zwrócone ku rzeczom miłym i rozkosznym, może ono być stłumione dzięki następującym sześciu metodom pierwsza skierowanie myśli skupienie na wyobrażeniu powstającego niesmaku druga kontemplacja obrzydliwości ciała trzecia kontrolę swych sześciu zmysłów czwarta umiarkowanie w jedzeniu piąta przyjaźń z dobrymi i mądrymi ludźmi szósta prawdziwą naukę. Po osiągnięciu stopnia hannagami pożądanie zmysłowe i gniew zostają wygaszone na zawsze. Po osiągnięciu stopnia harahanta niszczeje niepokój, a po osiągnięciu stopnia sotapan nikt nie udręka umysłu. Pięć grup istnienia kanda. I dalej uczeń rozważa przedmioty umysłu, a mianowicie pięć grup istnienia. Wie on, co to jest cielesność, rupa, jak ono powstaje i jak przemija. Wie on, co to jest uczucie, wydana, jak ono powstaje i jak niknie. Wie, co to jest percepcja albo postrzeganie, sannia, jak ono powstaje i jak niknie. Wie on, co to są formacje myślowe albo wola, sankara, jak one powstają i jak giną. Wie on, co to jest świadomość albo rozum, winniania, jak powstaje i jak niknie. Podstawa zmysłów a Jatanna. I dalej uczeń rozważa przedmioty umysłu, a mianowicie Sześć podstaw podmiotów i przedmiotów zmysłów. Jest w pełni świadomy organu wzroku oraz przedmiotów widzialnych, organu słuchu oraz słyszalnych dźwięków, organu węchów oraz zapachów, organu smaku oraz przedmiotów smakowych ciała oraz wrażeń cielesnych umysłu i przedmiotów umysłu. Pojmuje, jak w zależności od nich powstają więzy, rozważa, jak więzy powstają, rozważa, jak można te więzy przezwyciężyć i jak je odrzucić, aby w przyszłości nigdy nie powstały. Siedem znamion oświecenia, bodźyanga. I dalej uczeń czuwa i niestrudzenie zastanawia się nad przedmiotami umysłowymi, a mianowicie nad siedmioma znamionami oświecenia. Jest w pełni świadomy tego, kiedy są w nim. Pierwsze uwaga, sati, drugie dociekanie prawa, dhamma wiciaja. Trzecie energia, viriya, siła woli. Czwarte entuzjazm, zachwyt piti. Piąte. Spokój pasadi. Szóste. Ześrodkowanie, samadhi i siódme równowaga, upekka. Jest w pełni świadomy tego, iż w nim nie ma siedmiu kręgów oświecenia. Wie jak one powstają i jak się w pełni rozwijają? Cztery szlachetne prawdy Ariya Satian Uczeń niestrudzenie rozważa przedmioty umysłu a mianowicie cztery szlachetne prawdy. Wie on, zgodnie z rzeczywistością, co jest cierpienie, rozumie on, zgodnie z rzeczywistością, co jest przyczyna powstania cierpienia, pojmuje on, zgodnie z rzeczywistością, co jest zniweczenie cierpienia. Zgodnie z rzeczywistością jest przeświadczony o tym i świadomy tego, co jest droga wiodąca do zniweczenia cierpienia. W ten sposób zatapia się w kontemplacji przedmiotów umysłu ze względu na własną osobę, albo z uwagi na inne osoby, albo też z obydwu powodów. Jest on świadomy tego, jak przedmioty umysłu rodzą się i jak one giną. Obserwuje czujnie ich powstawanie i zanikanie. Przedmioty umysłu znajdują się tu. Ta jasna świadomość jest obecna w nim w rozmiarach koniecznych dla jego postrzegania i uwagi. Żyje on niezależnie od czegokolwiek, bez przywiązania do czegokolwiek na świecie. Tak oto uczeń rozważa przedmioty umysłu. Tym jedynym sposobem wiodącym do osiągnięcia czystości, wiodącym do przezwyciężenia cierpienia i płaczu, prowadzącym do kresu bólu i strapień, kierującym do wejścia na prawdziwą drogę, umożliwiającym urzeczywistnienie nibany, są właśnie cztery zasady uwagi. Te cztery kontemplacje. Satipi, Badana odnoszą się do pięciu grup istnienia, a mianowicie pierwsza kontemplacja cielesności do Rupa Kanda, druga kontemplacja uczuć do vedana kanda, trzecia kontemplacja umysłu do winiania kanda i czwarta kontemplacja przedmiotów umysłu do sianya oraz sankara kanda. Dalsze szczegóły dotyczące sati można znaleźć w komentarzu tej suty, tłumaczonym przez Somatera Way of Mindfulness Colombo 1949. Anna Panna Sati wjedzie do nibany. Dzięki częstemu stosowaniu oraz doskonaleniu świadomości, kontroli i czujności nad wdychaniem i wydychaniem. Anna, panna Sati, doskonali się cztery zasady uwagi. Częste stosowanie i pilne rozwijanie czterech zasad uwagi wiedzie do wyżyny siedmiu kręgów oświecenia. Wydoskonalenie i rozwinięcie siedmiu kręgów oświecenia prowadzi do mądrości i wyzwolenia. Jak zatem czujna kontrola nad wdechem i wydechem, często stosowana, doskonalona, Wjedzie do doskonalenia czterech zasad uwagi, satipatana. Pierwsza zasada: Rozważnie i bacznie uczeń czyni długi wdech i długi wydech. Druga zasada: Czyni krótki wdech i krótki wydech. Trzecia zasada: Doskonali się we wdychaniu i wydychaniu, pilnie bacząc na jego działanie. Czwarta zasada: Ucisza i uspokaja funkcję wdechu i wydechu i tak w pełni świadomości rozważa funkcję ciała, pełen woli i energii, jasno pojmujący to działanie, czujny, opanowując codzienny smutek i pożądanie. Uczeń jest w pełni świadomy wdechu i wydechu, pilnie go stosuje. Doznaje uczucia zachwytu, pita doznaje uczucia radości, obserwuje działanie funkcji myślowych, doznaje uspokojenia funkcji myślowych, równocześnie zatapia się w kontemplacji uczuć, pełen woli i energii, jasno rozumiejący tę czynność, przezwyciężając codziennie rządzę i smutki, ponieważ pełnię tej świadomości, wdechu i wydechu, zaliczam do uczuć. Kiedy uczeń stosuje często czujny wdech i wydech, badając umysł, zaspokajając umysł, ześrodkowując umysł, wyswobadzając umysł, równocześnie zatapiając się w kontemplacji umysłu, pełen woli i energii, jako rozumiejący, uważny, przezwycięża codzienne żądze i smutki ponieważ bez uwagi i bez jaznego rozumienia nie ma kontroli nad wdechem i wydechem. Kiedy uczeń ćwiczy się we wdychaniu i wydychaniu, kontemplując niestałość, więdnięcie, namiętności, zniweczenie, rozłąkę, równocześnie będąc świadomym przedmiotów umysłu, pełen woli i energii, jasno pojmujący je, uważny, przezwycięża codziennie, Żądzę i smutki. Dzięki rozumieniu widzi jaka rządza i jaki smutek jest do odrzucenia, spogląda na nie ze spokojem i obojętnością. W ten sposób często stosowany i pilnie rozwijany kontrolą nad wdechem i wydechem powoduje doskonalenie czterech zasad uwagi. Jak wtedy stosowanie i rozwijanie czterech zasad uwagi wiedzie do pełnego doskonalenia siedmiu kręgów oświecenia? Po pierwsze, kiedy zatapia się w kontemplacji ciała, uczuć umysłu, przedmiotów umysłu, gorliwy i w pełni świadomy, jasno rozumiejący je, po doprowadzeniu je do uległości, żądzy i smutku, a równocześnie posiada niczym niezakłóconą uwagę, Wtedy zdobył i rozwija krąg oświecenia, uwagę, sati do pełni doskonałości. Po drugie, a kiedy uczeń kontemplując uwagę, rozważa, docieka, kontroluje i zastanawia się nad prawem dhamma, wtedy zdobył i rozwija krąg oświecenia, zwany dociekaniem prawa, dhamma wiciaja sambodzhanga, do pełni doskonałości Po trzecie Zastanawiając się nad prawem Jego energia potęguje się I wzmacnia Wtedy zdobył on i rozwija Krąg oświecenia zwany Energią albo wolą wiria Sambodzianga Do pełni doskonałości Po czwarte Kiedy posiadając niezachwianą energię Powstaje w nim nadzmysłowy zachwyt Uczeń zdobył i rozwija krąg oświecenia zwany zachwytem, pitti, sambodzianga, do pełni doskonałości. Po piąte, kiedy uczeń, mając umysł porwany zachwytem i entuzjazmem, stopniowo jego system duchowy i umysł uspokajają się, wtedy zdobył on i rozwija krąg oświecenia zwany spokojem, pasadi, sambodzianga. Do pełni doskonałości. Po szóste, będąc w swej istocie duchowej uspokojony i w pełni zadowolony, a jego umysł staje się stopniowo skupiony, ześrodkowany, wtedy zdobył i rozwija krąg oświecenia zwany ześrodkowaniem do pełni doskonałości. Po siódme, kiedy spogląda na swój ześrodkowany umysł z całkowitą obojętnością. Wtedy zdobył i rozwija krąg oświecenia zwany równowagą, upekka, samodzianga, do pełni doskonałości. W ten sposób stosowane i rozwijane cztery zasady uwagi sprowadzają do całkowitej doskonałości siedem kręgów oświecenia. Ale jak stosowane i doskonalone siedem krągów oświecenia przynoszą mądrość i wyzwolenie Widzia vimutti. Uczeń rozwija kręgi oświecenia, a mianowicie uwagę, dociekania prawa, energię i wolę, zachwyt i entuzjazm, spokój, ześrodkowanie oraz równowagę w oparciu o brak przywiązania, to jest nielgnięcia do nowych więzów, o odrzucenie pragnień, o wygaszenie rząd oraz w oparciu o wyrzeczenie. W ten sposób stosowanie i rozwijanie tych właśnie siedmiu kręgów oświecenia sprowadza mądrość i wyzwolenie do pełni doskonałości. Podobnie jak myśliwy krępuje łańcuchami kark dzikiego słonia, przywiązując doń ciężkie kłody, aby wygnać zeń nawyki dżungli, ułagodzić jego gwałtowność i upór, przyzwyczaić do otoczenia, zmusić do bezpiecznego zachowania się wśród ludzi, tak szlachetny uczeń niezachwianie utwierdza się w czterech zasadach uwagi, często stosuje i często rozwija, aby przepędzić od siebie wszystkie swe niskie nawyki i wulgarne pragnienia, upór i gwałtowne poczynania, niesforność. Aby zdobyć prawdę i urzeczywistnić nibany. Krok 8. Prawdziwa koncentracja, sama samandi. Co to jest prawdziwa koncentracja? Definicja: mieć umysł ześrodkowany i skupiony na jakimś pojedynczym przedmiocie, Citte kangata. Jeden punkt umysłu nazywa się koncentracją. Prawdziwa koncentracja w swym najszerszym znaczeniu jest to rodzaj koncentracji umysłu obecny w każdym zdrowym stanie świadomości, ku której przynajmniej towarzyszą prawdziwa myśl, krok drugi, prawdziwe wysiłki, krok szósty i prawdziwa uwaga, krok siódmy. Niewłaściwa koncentracja jest obecna tylko w chorobliwych stanach świadomości. Istnieje ona jedynie na niskich, zmysłowych płaszczyznach istnienia. Słowo samadhi użyte w sutach osobno zawsze oznacza sama samadhi, to jest doskonałą koncentrację. Jej przedmiotem są cztery zasady uwagi. Krok siódmy – Rekwizytami koncentracji są cztery wielkie wysiłki. Krok szósty. Rozwój. Rozwój mawana koncentracji jest uzależniony od częstego jej stosowania, doskonalenia i jej kultywowania. Prawdziwa koncentracja posiada dwa stopnie rodzaju. Pierwszy koncentracja sąsiadująca. Upaciara samadhi, która zbliża się do pierwszej absorpcji, jednakże bez osiągnięcia jej. Druga koncentracja osiągająca, a pana samadi, będąca w możliwości dotrzeć do wszystkich czterech absorpcji, dżihanna. Te absorpcje są stanami umysłu poza zasięgiem działalności pięciu zmysłów dostępne tylko w samotności dzięki pilnej wytrwałości w stosowaniu koncentracji. W tych stanach wszelka działalność pięciu zmysłów jest jak gdyby zawieszona. W każdej chwili żadne widzialne czy słyszalne wrażenia nie powstają, żadne cielesne uczucia nie są odczuwalne, lecz chociaż wszystkie pozazmysłowe wrażenia ustają, sam umysł jeszcze pozostaje żywy, doskonale czujny i w pełni obudzony osiągnięcie tych absorpcji nie jest rekwizytem realizacji czterech pozaziemskich dróg świętości również ani koncentracja sąsiadująca ani osiągająca jako takie nie mogą spowodować wejścia na te cztery pozaziemskie drogi nie mają one żadnej mocy uwolnienia kogokolwiek od złego Urzeczywistnienie czterech pozaświatowych dróg jest możliwym tylko w momencie głębokiego wglądu vipassana w istotę rzeczy, to znaczy przebłysku intuicyjnego poznania przemijalności anichatta nędza istnienia oraz bezosobowości anatta, tego całego zjawiskowego procesu istnienia. Wgląd zaś jest osiągalny tylko podczas koncentracji sąsiadującej, a nie podczas osiągającej. Ten, kto urzeczywistnił taką czy inną drogę z czterech pozaświatowych, bez osiągnięcia absorpcji, nazywa się Sukha vipasaka, albo Sutha vipassana i Janika. To jest ten, kto stosuje wgląd jedynie jako swój pojazd. Ten jednakże, kto uprawiając absorpcję, osiągnął jedną z pozaświatowych dróg, nazywa się Samata Janika, to jest ten, kto wziął spokój, samata jako swoje narzędzie. Jana. Cztery absorpcje, czyli zagłębiania się, dziannia. Wolno od przedmiotów zmysłu, wolno ode zła, uczeń dostępuje pierwszej absorpcji, której towarzyszą, pojęcie myśli oraz myślenie dyskursywne. Ogarnia go zachwyt oraz uczucie szczęśliwości. Pierwsza absorpcja należy do płaszczyzny materii subtelnej rupa Vacharayana jest osiągalna poprzez wysiłek koncentracji, kiedy czasowa działalność pięcioraka zmysłów zostaje zawieszona, a pięć przeszkód zostaje podobnie wyeliminowanych. Pierwsza absorpcja jest pozbawiona pięciu rzeczy, i zawiera pięć rzeczy. Kiedy uczeń dostępuje pierwszej absorpcji, znika pięć przeszkód. Pożądanie zmysłowe, gniew. Lenistwo, niepokój, wątpliwości, a pozostają pojęcia myślowe, witaka, myślenie dyskursywne, waciara, zachwyt, piti, szczęśliwość, sukka oraz ześrodkowanie, chitta kagala. Pięć czynników mentalnych obecnych w pierwszej absorpcji nosi miano składników absorpcji jiananga. Pojęcia myślowe, witaka to początek abstrakcyjnego myślenia. Myślenie dyskursywne wiciara przeżuwane nosi miano funkcji werwalnych, wacci sankara, umysłu. Czasami można je porównać ze świadomością. Wicudi maga, witaka jest porównywana z trzymaniem garnka waciara z obtarciem go. Pierwszej absorpcji obydwa czynniki są obecne w bardzo małym stopniu, a zupełnie ich brak w dalszych absorpcjach. Następnie, po uspokojeniu i wyciszeniu pojęć myślowych oraz myślenia dyskursywnego, poprzez rozwinięcie wewnętrznego spokoju swego umysłu, dostępuje on stanu wolnego od pojęć myślowych i myślenia dyskursywnego, dostępuje drugą absorpcję. W wyniku ześrodkowania doznaje on uczucia zachwytu, pit i szczęśliwości, sukka. Druga absorpcja zawiera trzy czynniki: zachwyt, uczucie szczęścia oraz ześrodkowanie. I dalej, kiedy uczucie zachwytu mija, zatapia się uczeń w równowadze, baczny z jasną świadomością mi. Doświadcza w sobie tego uczucia, o którym Wzniosły mówi Szczęśliwie żyje ten, kto jest baczny i posiada zimną krew. I tak dostępuje trzeciej absorpcji. Trzecia absorpcja zawiera dwa czynniki. Zrównoważoną szczęśliwość u Sukka oraz ześrodkowania Chikogatta. Kiedy przyjemność i ból znika, dzięki uprzedniemu zniknięciu radości i smutku, dochodzi on do stanu będącego poza przyjemnością i bólem, do stanu oczyszczonego przez równowagę i uwagę. Czwarta absorpcja charakteryzuje się dwoma czynnikami: ześrodkowaniem i równowagą. Vissudimaga wymienia i klasyfikuje szczegółowo 40 przedmiotów medytacji przez ich pomyślne stosowanie możliwym jest osiągnięcie następnych absorpcji. Wszystkie cztery absorpcje, uwaga oddechu, dziesięć ćwiczeń kasina, kontemplacja równowagi. Pierwsze trzy absorpcje. Rozwój miłującej uprzejmości, metta, litości, miłosierdzia, karunna, współczująca radość, mudita, będąca stosowaniem trzech pierwszych części Bhamma Vihara. Pierwsza absorpcja dziesięć kontemplacji nieczystości. Asubha Bhavana to jest kontemplacje cmentarne, których według Visuddhi Maga jest 10 oraz kontemplacja ciała, to jest 32 części ciała, koncentracja sąsiadująca, upaciara, samadhi i rozpamiętywanie Buddy, Sangi i Dhammy, moralności, liberalności, istot niebiańskich, pokoju, nibany i śmierci, kontemplacja wstrętu pożywienia. Analiza czterech elementów. Cztery absorpcje pozamaterialne Arupa jana albo Arupa oparte są na czwartej absorpcji, powstają przez medytowanie odnośnych przedmiotów, od których biorą swe nazwy: sfera niezwiązanej przestrzeni, niezależnej świadomości, nicości oraz sfera ani percepcji, ani niepercepcji. Rozwija koncentrację, bo kto rozwija ją, ten pojmuje rzeczy zgodnie z ich rzeczywistością. A jakie to są rzeczy? Powstanie i zanik uczucia, ciała, percepcji, formacji mentalnej i świadomości. Oto tych pięć grup istnienia winny być dobrze przeniknięte. Ułuda i pożądanie muszą być mądrze odrzucone. Spokój, samata oraz wgląd na istotę rzeczy Vipassana doskonale rozwijane. Oto średnia droga, którą doskonały odkrył. Pozwala ona zarówno widzieć, jak i wiedzieć. Wiedzie ona do pokoju, do poznania i do oświecenia, do nibany. Postępując tą drogą, położysz kres cierpieniu. Stopniowy rozwój ośmiorakiej ścieżki w postępach ucznia. Ufność i prawdziwa myśl Krok drugi Przypuśćmy, iż ojciec rodziny czy też jego syn rodzi się w dobrej rodzinie i słucha norm i nabiera przekonania względem doskonałego. Przepełniony tą ufnością rozważa następująco Pełne przeszkód jest życie rodzinne. Rumowisko bez wartości. Natomiast życie pielgrzyma jest jak otwarte powietrze. Żyjąc w domu, niełatwo jest wypełnić wskazania i reguły życia szlachetnego, a gdybym tak zgolił głowę i brodę przywdział żółtą szatę i wyszedł z domu w bezdomność. I wkrótce rozdawszy wszystko, co posiadał zarówno rzeczy małe, jak i duże, porzuciwszy mały lub duży krąg krewnych. Goli głowę i brodę i wędruje z domu w bezdomność. Moralność. Krok trzeci, czwarty i piąty. Oto porzuciwszy świat wypełnia regułę mnichów, unika zabijania istot żywych i powstrzymuje się, Pozbawiony jakiejkolwiek broni, świadomy tego, pełen współczucia i zaniepokojenia o pomyślność wszystkich istot żyjących, unika kradzieży i powstrzymuje się od brania tego, czego mu nie dano, czekając cierpliwie, bierze jedynie to, co mu dadzą, żyje sercem czystym i uczciwym, Unika wszelkiej nieczystości, żyje wstrzemięźliwie zdala od niskiej i ordynarnej praktyki stosunków płciowych, unika kłamstwa i powstrzymuje się od Niego. Mówi zawsze prawdę i jest przywiązany do prawdy, niezawodny w prawdzie, wiarygodny nigdy nie oszukuje ludzi, unika bajek i powstrzymuje się od nich. To, co usłyszy tu, nie powtarza ówdzie, dlatego nie powoduje kłótni tam. A co słyszy ówdzie, nie powtarza tu. Nie jest więc przyczyną żadnej waśni. W ten sposób łączy tych, którzy są rozdzieleni. Dodaje odwagi tym, którzy są złączeni. Zgoda raduje Go. W zgodzie znajduje pełnię zadowolenia i przyjemności. Dookoła siebie sieje zgody i podtrzymuje ją, unika używania wulgarnych słów i powstrzymuje się od nich, wypowiada tylko słowa miłe, łagodne dla ucha, delikatne, idące do serca, grzeczne, przyjazne dla wielu, unika próżnej gadaniny i powstrzymuje się od niej, mówi we właściwej chwili, zgodnie z faktami, mówi o tym, co jest pożyteczne. O normach i dyscyplinie, jego wyrażenia są cennymi klejnotami. Wypowiedziane we właściwym momencie uzasadnione argumentami są zawsze umiarkowanie, a jednak pełne sensu. Przyjmuje posiłki raz dziennie, wyłącznie przed południem, powstrzymuje się od posiłków wieczorem w ogóle nie jada w nieodpowiednim czasie trzyma się z dala od wulgarnego tańca, śpiewu, muzyki i nie odwiedza spektakli, odrzuca kwiaty, nie używa perfum i żadnych środków upiększających, nie sypia na wysokim łożu i wytwornej pościeli, nie przyjmuje ani srebra, ani złota, nie przyjmuje też ani ziarna, ani surowego mięsa, ani kobiet, ani dziewcząt, ani niewolników, ani kóz, ani owiec, ani żadnego ptactwa, ani świń, ani koni, ani ziemi, ani żadnych dóbr. Nie wykonuje na niczyje zlecenia żadnego posłannictwa, nie wiąże się z żadnymi obowiązkami, brzydzi się handlem jakimkolwiek, a więc nie ma nic do czynienia z fałszywą miarą, wagą czy metalem. Trzyma się z dala od szalbierstw, przekupstwa czy oszustwa, absolutnie nie może mieć udziału w sprawach sztyletowych czy rabunkowych, napadach, bitce, ciemiężeniu czy też ucisku. Zadawala się szatą, która chroni jego ciało oraz misą żebraczą, przy pomocy której utrzymuje się przy życiu, dokądkolwiek się udaje, ma przy sobie te dwie rzeczy, jak lotny ptak skrzydła, przez dopełnienie tych szlachetnych obowiązków moralności, Silla Kanda, uczeń w głębi swego serca, odczuwa beznaganną szczęśliwość. Kontrola i władza nad zmysłami. Krok szósty. Wtedy, dostrzegając oczyma kształt, słuchem dźwięk, węchem zapach, językiem smak, ciałem wrażenia… Umysłem poznanie nie lgnie on ani do ciała, ani też do jej części. Starannie pilnuje, by niestrzeżone zmysły nie zrodziły złych i perwersyjnych stanów, powodujących chciwość i cierpienie. Stoi na straży swych zmysłów, trzyma swoje zmysły pod nieustanną kontrolą. Dzięki stosowaniu tej szlachetnej władzy nad zmysłami Indriya Samsara... Odczuwa on w głębi swego serca beznaganną szczęśliwość. Uwaga i jasne pojmowanie. Krok siódmy. Odchodząc i przychodząc, patrząc naprzód i patrząc wstecz, zginając swe ciało i wyprostowując je, jest on, uczeń, zawsze uważny i baczny i działa z jasnym pojmowaniem tego, co robi. Jest świadom tego, jak nosi swe szaty i miskę żebraczą, jakie pije, żuje i smakuje, kiedy wypróżnia się i oddaje urynę, kiedy chodzi, stoi, siedzi, zasypia i budzi się, kiedy mówi i kiedy milczy. Wtedy, będąc obdarzony tą wysoką moralnością, sila, będąc zaopatrzony w tę szlachetną władzę nad zmysłami indrija Będąc przepełniony tą szlachetną uwagą i jasnym pojmowaniem satisampandziania, Pandziania stara się on wybrać swoje jakieś odosobnione miejsce bądź w lesie, bądź u stóp drzewa, albo w górach, albo w rozpadlinie, czy też w pieczarze czy na cmentarzysku, w lesistej okolicy lub na otwartym powietrzu a nawet na stercie słomy po powrocie z żebraczego obchodu i spożywszy strawę, zasiada z nogami skrzyżowanymi, ciałem wyprostowanym i baczy z napiętą uwagą przed siebie. Przezwyciężenie pięciu przeszkód niwaranna. Przez wyciężywszy pożądanie, Kamciananda pozostaje on sercem wolnym od pożądania Oczyszcza nieustannie swoje serce od pożądania. Odrzuciwszy złośliwość, Viapanda pozostaje z sercem wolnym od złośliwości, przez żywienie życzliwości i litości względem wszystkiego, co żyje, Oczyszcza on swe serce od złośliwości. Oddaliwszy od siebie apatię i gnuśność, Tinamidna. Przebywa on wolno od drętwoty i gnuśności, przez umiłowanie światła, baczny umysł i jasne pojmowanie oczyszcza swój umysł od drętwoty i gnuśności. Opanowawszy niepokój i udrękę umysłu, udchacia kukucia, przebywa on z umysłem niezmąconym, sercem pełnym pokoju oczyszcza swój umysł od niepokoju i udręki. Odrzuciwszy zwątpienie, Visikiccha pozostaje wolno od wszelkich wątpliwości i pełenówności w dobro, oczyszcza swe serce od zwątpienia. Absorpcje. Krok ósmy. Przezwyciężywszy pięć przeszkód, dni stanowiące rozkład umysłu Paraliżujące umysł, zdala od jakichkolwiek wrażeń zmysłowych, zdala od perwersji, wchodzi w posiadanie czterech absorpcji, dziannia. Vipassana, wgląd w istotę rzeczy, przebłysk poznania intuicyjnego, krok pierwszy. Wszystkie zjawiska takie jak ciało, uczucia, percepcje, formacje myślowe i świadomość oraz pochodne, uczeń uważa jako impermanentne, znamienne, aniccia, podległe cierpieniu i niezadowalające, dukka jako wrzut albo cierń, jako brzemie lub wroga, jako nędzę lub zaburzenie, jako próżnię oraz jako pozbawione jaźni, anatta. Odwracając się od tych fenomenów, kieruje wytrwale swój umysł na myśl naprawdę oto jest pokój, oto jest najwyższe, oto kres wszelkiemu kształtowaniu się karmy, oto wyeliminowanie każdego substratum ponownego odrodzenia, zwiędnięcie pożądań, rozłączenie, zgaśnięcie nibana. I w tym stanie osiąga i doznaje zaniku namiętności Asawakaja. Nibbana. Jego serce zostaje wyswobodzone od namiętności zmysłów Kamasawa. Uwolniono od namiętności istnienia Bavasawa. Wyzwolono od namiętności niewiedzy avidyasava. Jestem wyzwolony. Takie poznanie powstaje w wyzwolonym. Rozumie on, iż na zawsze są wyczerpane ponowne narodziny, spełnione życie doskonałe. Co miało być dokonane, zostało dokonane, nic więcej nie pozostało mu na tym świecie do zrobienia. Wyzwolony jestem na zawsze, po raz ostatni urodzony. Żadne nowe istnienie nie czeka już na mnie. To jest rzeczywiście wiedza najwyższa, mądrość najdoskonalsza. Poznać iż wszelkie cierpienie już przeminęło. Te istoty pokój najwyższy, pokój najdoskonalszy, zniweczenie chciwości, nienawiści i łudy. Milczący myśliciel. Ja jestem, jest próżną myślą, ja nie jestem, jest pustym frazesem. Ja będę, jest czczą gadaniną, ja nie będę, jest daremną myślą. Miałowe myśli są chorobą, są wrzodem, są cierniem, ale uczeń po przezwyciężeniu wszelkich próżnych myśli nosi miano milczącego myśliciela, a milczący myśliciel już więcej nie rodzi się, już więcej nie umiera, już więcej nie drży, już więcej nie ma pragnień. Nie ma w nim niczego takiego, przez co mógłby ponownie powstać do fizycznego życia, a ponieważ nie urodzi się więcej, jakżeż miałby znów podlegać starości? Skoro jednak nie podlega więcej starości, jakże byś mógł znów podlegać śmierci, a skoro już nie zazna śmierci skądże lęki drżenie, a ponieważ nie zaznaje ani lęku, ani drżenia, jakże mogłoby palić go pragnienie czy pożądanie? Prawdziwy cel Stąd Celem życia doskonałego nie jest osiągnięcie jałmużny czy zabezpieczenia, zaszczytów czy sławy, ani też osiągu moralnego, koncentracji czy oka wiedzy. To niewzruszone wyzwolenie serca, prawdziwie jest przedmiotem życia doskonałego, wyzwolenie serca jest jego istotą, wyzwolenie serca jest jego celem. A ci, którzy w przeszłości byli świętymi i oświeconymi, ci błogosławieni także wskazywali swoim uczniom ten sam cel, jak ja wskazuję go moim uczniom. A ci, którzy w przyszłości będą świętymi i oświeconymi, ci błogosławieni także będą wskazywać swoim uczniom ten sam cel, podobnie jak ja wskazuję go moim uczniom. Atoli, o uczniowie być może, iż po mojej śmierci będziecie myśleć Przeminęła nauka naszego mistrza, już nie mamy więcej mistrza, lecz w ten sposób nie powinniście myśleć, ponieważ prawo, dama oraz dyscyplina, winania, których was nauczyłem, będą po mojej śmierci waszym mistrzem. Prawo niechaj będzie twoją wyspą, prawo niechaj będzie twoją ucieczką, nie szukaj żadnego innego schronienia. Dlatego, o uczniowie, nauki, które wam udzieliłem, uprzednio sam na wskroś przeniknąłem. Winniście je starannie przechowywać i pilnie ich strzec, tak, ażeby takie święte życie... Mogło przybrać właściwy bieg rzeczy i trwało na wieki, dla dobra i pomyślności wielu, jako pociecha dla świata, dla szczęśliwości, dobra i dla pomyślności istot niebiańskich i ludzi. Niania tiloka człowiek, dzieło. Dnia 2 czerwca 1957 roku na placu Independence w Kolombo, w obecności licznych przedstawicieli sangi, świata politycznego i naukowego dokonano uroczystego aktu spalenia zwłok Nati Mahatero. Wygłoszono długie mowy żałobne. Radio sejlońskie poświęciło zmarłemu 90-minutową audycję zapełnione szpalty wielu dzienników dziesięciu biku pozostałych przy życiu osobistych uczniów zmarłego w skupieniu medytacyjnym przypatrywało się długo dopalającym się szczątką wszystko to co podlega powstaniu podlega jej nicości nie ma nic ludzkiego ani boskiego co by było trwałe kim był zmarły mnich buddyjski już doznał tak wielkiej czci Imponujący akt kremacji zmarłego był z pewnością wystawniejszy niż przed dwudziestoma pięcioma wiekami kremacja Buddy samego. Nazwisko prawdziwe Nian brzmiało Anton Florus Walter Goff. Urodził się 19 lutego 1878 roku w Wiesbadenie jako syn dyrektora gimnazjum. Po złożeniu egzaminu dojrzałości młody głów studiował w miejscowym konserwatorium. Dzięki swej wytrwałości i pracowitości został skrzypkiem, wirtuozem. Mała i zupełnie przypadkowa uwaga jednego z jego nauczycieli, iż Buddha doznając oświecenia odczuwał daleko większą szczęśliwość niż słuchanie symfonii, miała dla niego znaczenie zwrotne. W kilka lat potem koncertował, ze zmiennym powodzeniem, w zachodniej Europie, krajach śródziemnomorskiej i północnej Afryce, wolne chwile poświęcał Kantowi, Schopenhauerowi, Heglowi, a filozofów greckich czytał w oryginale. Znał bowiem grekę i łacinę, władał angielskim i francuskim, studiował też język arabski, Słuchał publicznych wykładów i brał w nich żywy udział. Żadna jednak nawet najsubtelniejsza dialektyka nie jest lekarstwem na niepokój duchowy. W roku 1899 był na odczycie o buddyzmie, a słowa prelegenta, cytat, jedyną rzeczą na świecie posiadającą wartość absolutną jest dobra wola, wola determinowana prawem moralnym, koniec cytatu. Niemal olśniły go. Odtąd pochłaniał wszystkie książki traktujące o buddyzmie. Buddyzm stał się modą ogarniającą coraz szersze kręgi. Nauka angielska pierwsza zaznajomiła Europę z tekstami palijskimi. Wieścisz, sześć wieków przed naszą erą żył człowiek, który nie ustępował żadnemu ze swych poprzedników i żadnemu ze swych następców uduchowieniem, wzniosłym idealizmem. Szlachetną postawą w życiu oraz umiłowaniem ludzkości musiała zdumiewać. Odtąd uważał się za buddystę. W roku 1903 młody Górf wyruszył ze skrzypcami na Ceylon. Celem jego były jednak studia. Pobyt jego na Ceylonie nie trwał długo. Niebawem udał się do Rangonu, aby zapoznać znanego podówczas mnicha buddyjskiego, brytyjczyka z pochodzenia, Anandemeteja. Wielkie i czyste idee łączą nawet takich ludzi, którzy przedtem nigdy się nie widzieli. Tutaj został samanerą, nowicjuszem, wybrał bezdomność, a w rok potem przyjął wyższą ordynację, stał się wikku żebrakiem. Powróciwszy jeszcze tego samego roku na Ceylon w żółtej szacie żebraczej, oddał się bez reszty umiłowanym studiom sadamy i języka Pali. Ludzie lgną do prawdy głoszonej przez Buddę nie dlatego, iż pochodzi od niego, lecz dlatego, iż pobudzona jego słowami wyrasta w ich umysłach własna wiedza o tym, co naucza. Gów, umarł dla świata, Wyrzekł się go wraz z muzyką przybrał imię Lokka, to jest wiedza trzech światów. Znów minęło kilka lat. W roku 1911 znalazł Mianatiloka na lagunie Radgama w pobliżu Dadanduwa małą bo osiem akrów wynoszącą wysepkę rezerwat swych marzeń. Tu się osiedlił, tu spędzał dni i noce w samotności na rozmyślaniach, jego sposobie kultywowania, spokoju duchowego i oderwania. Tu uczył się wielkiej praktyki, tutaj spędził swe najszczęśliwsze chwile i tu pragnął, aby jego popioły były rozsypane. I tak też się stało. Później Niannatilokka został nauczycielem, Powstała Island Hermitage, pustelnia wyspiarska i zaroiła się uczniami przybyłymi tu z różnych, a nawet z odległych krajów, aby wieść życie pełne wyrzeczeń. Buddyzm kładzie nacisk na przemianę duchową oraz na system pracy nad sobą. Pośród jego osobistych uczniów, a było ich ponad pięćdziesięciu, znajdowali się ludzie najróżniejszych narodowości – bo pokrewieństwo krwi, rasy czy języka jest słabe w porównaniu z pokrewieństwem szlachetnych idei wprowadzających w czyn i rozpowszechniających ducha prawdziwej kultury. Uczniowie ci przybyli do Island Hermitage, szukając spokoju wewnętrznego. Każdy z nich przybrał imię zaczynające się od słowa nian wiedza. Był między nimi też i Polak, doktor. Sobczak Zdawać by się mogło, iż nic nie zakłóci w tym zakątku świata spokoju i rytmiki szeptanych palijskich tekstów. Wybuch pierwszej wojny światowej uczynił i tu wyłom. Nian Lokka wraz z uczniami narodowości niemieckiej został internowany w Diatalawa, a następnie jako jeniec wojenny wywieziony do Australii. W roku 1916 zwolniony z Interment Camp pojechał do Chin, ale Chiny wydały Niemcom wojnę i Nian Niatiloka został aresztowany. Istnienie wszelkie jest cierpieniem. Dopiero w roku 1919 repatriowano go do Europy. Nian Niatiloka gorąco pragnął powrócić na Ceylon. W roku 1920 opuścił Niemce, aby się tam udać. Nie pozwolono mu wylądować na Ceylonie, pomimo starań jego serdecznych przyjaciół, wobec czego zdecydował się pojechać do Japonii. W Japonii spędził sześć lat pracując jako wykładowca, a później jako profesor Uniwersytetu Kamazawa w Tokio. Po dziś dzień pamiętają go jego japońscy uczniowie i przyjaciele i stale utrzymywali z nim kontakt korespondencyjny. Wreszcie w roku 1926 otrzymał Nianniatiloka zezwolenie na powrót do umiłowanej Lanki Ceylonu. Przybywszy na Island Hermitage, zastał tam niemalże pustkę, pomieszczenia i lepianki w stanie dewastacji. Trzeba było włożyć dużo pracy, aby rezerwat pokoju doprowadzić do dawnego stanu, a znękane serca ponownie zaczęły napływać do Island Hermitage. Minęły lata Druga wojna światowa przyniosła do klasztoru wyspiarskiego powtórzenie dosłowne wypadków, Znów nyan Mahatero, jako Głów oraz jego niemieccy uczniowie zostali osadzeni w obozia. Po dwóch latach, gdy padł Singapur, zostali przywiezieni do Neradun w północnych Indiach i tam trzymani za drutami kolczastymi przez pięć długich lat. Rok 1946 przynosi im zwolnienie oraz zezwolenie na powrót na Ceylon. Ogólnie biorąc, internowanie podczas II wojny światowej było dla Nianna tilokim znacznie znośniejsze niżli poprzednio. Nie było takiego beznadziejnego wyczekiwania oraz straszliwych peregrynacji tułaczki. Nianna tiloka był przyzwyczajony do nadzwyczaj prostych środków pożywienia, to też po odpowiednim zaklimatyzowaniu się w obozie. Podjął swe dociekania filozoficzne i kontynuował swą pracę pisarską, zapomniawszy o całym świecie. Jego wybitny uczeń i kontynuator Njanna tak samo spędzał niewolę. Znów odnaleźli swój rezerwat pokoju na Island Hermitage. Pomieszczenia były starannie konserwowane w czasie najcięższych chwil przez pozostałego na wyspie ucznia singalskiego Njanna Island Hermitage stała się słynną na cały buddyjski świat. W roku 1950 otrzymał obywatelstwo niepodległej lanki, a w parę lat później wybrano go na honorowego członka wielu towarzystw orientalistycznych w Europie. Jego przywiązanie i szacunek dla tego czy innego kraju nie był ekskluzywny. Jego wrodzony temperament buddysty uczynił to iż czuł się serdecznie bliski ludowi Lanki, a sposób życia, znamienny dla mieszkańców Sejlonu, kształtujący jego charakter, odpowiadał mu jak najbardziej. Birma budziła jego podziw jako spadkobierca wielkiej buddyjskiej kultury, jako naród, który obdarzył go ideą buddyzmu, Jannatilo Kamahatero odwiedził Birmę sześć do 8 razy na krótki lub dłuższy pobyt. Ostatnim razem był tam w roku 1954 jako specjalnie zaproszony na szósty Światowy Sobór Buddystów w Rangonie odbytej z okazji 2500-lecia Buddy Buddha Jayanti. Znamiennym jest fakt, iż Njanna Tiloka Mahatero oraz jego znamienity uczeń Njanna Ponika Mahatero nie tylko byli jedynymi przedstawicielami zachodu na Czata Sangajana, szóstym soborze światowym w Rangonie, ale i pierwszymi Europejczykami, którzy uczestniczyli w jakimkolwiek soborze buddystów. W soborze Pataliputta brał udział podobno Grek albo Grecy, ale to działo się w roku 2050 przed naszą erą. Spędzając swą ostatnią porę deszczową w kolombo, Nania Loka zamknął swój długi i pracowity żywot 28 maja 1957 roku. Życie Nianat Loki było bardzo urozmaicone ze względu na burzliwe czasy i bogate w doświadczenia i interesujące w szczegółach charakteryzowało się prostotą i stoicyzmem osobowość jego wyrażała się w pracy nad sobą dociekaniach i poszukiwaniach bynajmniej nie akademickich oraz w pracy pisarskiej jego praca literacka w porównaniu z innymi uczonymi faworyzowanymi przez współczesność prowadzącymi wygodny ze wszelkimi ułatwieniami tryb życia biorąc pod uwagę wyłącznie ilość, jest imponująca. Pisał po palijską, po angielsku i po niemiecku. Aby ocenić jego osiągnięcia, należy pamiętać, iż większość jego pracy została wykonana w naprawdę ciężkich okolicznościach. Będąc w obozach jenieckich, czy też na tłaczce przymusowej, ciągany z kraju do kraju, pozbawiony najprymitywniejszych środków do życia, Cierpiąc na różne dolegliwości tropiku oraz chłód i głód, podtrzymywał siłą woli i ducha postawę mędrca. Zawsze podkreślał, że mistyczne kontemplowanie jest doskonałością przy braku praktycznej dobroci. Zwykłby umawiać, już Buddha uważał mądrość za najwyższe dobro, lecz zastrzegał się, iż bez miłości, bez życzliwości jest ona niemożliwą, byłaby zupełnie jałową. Wiele pomocy naukowych, koniecznych do studiowania i tłumaczenia palijskich tekstów, jak większe słowniki lub starannie wydane teksty źródłowe, albo podówczas jeszcze nie istniały, albo też były niedostępne Njanniatilloce. Miał on do swojej dyspozycji tylko pełne błędów, trudne do odczytania rękopisy na liściach palmowych, którymi posługiwał się z krytyczną ostrożnością, jego pierwszą publikacją była mała, lecz treściwa książeczka wydana w roku 1906 po niemiecku pod tytułem Das Wodde des Buddha". Książka ta stała się klasykiem literatury w buddyzmie. Jej angielski przekład, dokonany przez Bikku Silaciarę w Ragonie, wydano w rok później. Wersja angielska, przerobiona przez Dniania Tiloke jako oryginał, doczekała się 13 wydań i zyskała szeroko rozpowszechnione i dobre przyjęcie. Jak ona powstała? Wzmianka w jednym z czasopism orientalistycznych profesora Hermana Olderberga, że nie istnieje ścisłe wyjaśnienie czterech szlachetnych prawd, Zmusiła niania do dociekań i zaprowadziło do źródeł sutty pitaki. Gąszcz tekstów palijskich ze specyficzną dla tego języka rytmiką powtarzania wydatnie streścił i uprościł tak, aby nie straciły nic ze swego autentyzmu. Bo słowo buddy to prezentacja prawdziwie autentycznego buddyzmu. Nyanātiloka władał językiem tekstów, to jest językiem pali. Tak powstało słowo buddy. Słowa książki są uderzająco proste, aby nie było nieporozumienia. Często przetykane palińskimi terminami. Oprócz The World of the Buddha wydano w języku angielskim następujące pozycje: Fundamentals of Buddhism Cztery prelekcje, bliźniacza rzecz. Słowa będąca jak gdyby rozwinięciem jego i rozszerzeniem. To The Path of Deliverance. Zupełnie inny układ tych samych źródeł, podczas gdy słowo jest interpretacją czterech prawd. Droga do wyzwolenia interpretuje moralność, koncentrację i wiedzę. Gai Truda Abidama Pitaka, przewodnik, Buddhist Dictionary, podręcznik, leksykon buddyjskich doktryn i palijskich terminów w układzie alfabetycznym. Nad słownikiem tym pracował, jak pisze w przedmowie, 38 lat. Jest on niezbędny dla każdego czytelnika zachodniego, pragnącego znaleźć jakie takie rozeznanie w gąszczu przeróżnych buddyjskich pojęć. Wszystkie te prace mają swoje odpowiedniki, oryginały także w języku niemieckim. Jego najobszerniejszą pracą jest całkowity przekład na niemiecki Agutanikya, obejmujący pięć woluminów to jest 2000 stron. Przetłumaczenie tego dzieła zyskało aprobatę indianistów całego świata. Przekład na niemiecki słynnego dzieła palijskiego Budagosy pod tytułem Wisshundi Maga Droga oczyszczenia, tysiąc stron. W tym samym czasie uczeń Nianna Tiloki, nianna moli", przełożył to encyklopedyczne dzieło na angielski. Inne jego prace po niemiecku: Malinda Pan, Pugala Panati, Gramatyka języka Pali. Analogia palijska ze słownikiem dhammapadam, tekst, przekład, komentarz. Nyanati Loka wykazał wielką umiejętność w doborze tekstów do swych tłumaczeń i kompilacji. Ich jasność miała poważne znaczenie w rozumieniu buddyzmu. Jego styl pisania, jego sposób życia i charakter harmonizowały jak najbardziej z tekstami palijskimi, były proste i pełne godności. Takim było też jego całe życie. Nie lubił żadnych upiększeń ani w słowie, ani w piśmie, nienawidził mglistości i dwuznaczności, cenił jasność myśli i języka. Przy spotkaniu z ludźmi i książkami pragnął poznać ich ścisłe znaczenie słów lub treści. Całą swoją intelektualną dyscyplinę powiedział: Zawdzięczam swemu ojcu, Odnosił się z głębokim szacunkiem dla wzniosłych słów oświeconego, ale zachował naukową ostrożność w interpretowaniu jego słów. Nie znosił przesady, sądu subiektywnego, odznaczał się głęboką tolerancją względem osób inaczej niż on myślących, nikogo nie potępiał w czambuł. Cytat, nie istnieją źli ludzie, lecz tylko słabe charaktery. Koniec cytatu. Implikując im w duchu praktycznym bezosobowości i zmienności możliwość ich poprawy cytat. Wszystkie istoty ludzkie są potencjalnie zdolne do czynienia dobra. Koniec cytatu. Bał się hałaśliwego życia współczesnego, ale mawiał, iż ucieczka od świata jest trudna, bo świat jego jest zawsze z Nim. Kochał przyrodę co wyrażało się w jego wyborze Island Hermitage czy innych wichara w lasach i na pagórkach, bronił się przed rozgłosem ale i odrzekał się od działalności publicznej, którą jednakże wysoko oceniał Przez pietyzm dla życia i pracy, które był wybrał, ukochał samotność i pozostawanie w sferze swych ideałów. Zasady życia i pracy Nianya mają ważną misję, szczególną siłę wyzwalającą dla naszych niespokojnych czasów i krzykliwych argumentów, ciche i szczero oddanie się swej pracy dla dobra jednostki i korzyści dla społeczeństwa. Od tłumacza już nie ma. Ale żarliwe uczucie miłości do wszystkiego, co cierpi i obfity strumień dobrej woli, przenika teraźniejszość. Pokrewieństwo szlachetnych idei rośnie we wszystkich szerokościach geograficznych. Nieznane szerszemu ogółowi jednostki, pionierzy, nauki, sztuki, religii oddają pracę swych umysłów, serc i rąk ludzkości. Na wyspie Sri Lanki działają znamienici uczniowie zmarłego Niania Tiloki, a z pomiędzy nich wyróżniają się dwaj działacze, społecznicy łączący w sobie ideały buddy z ideałami współczesności Niania oraz Niania Oto filozofowie nie z profesji, diogenesy teraźniejszości Trybuny skromności i tolerancji. Nie dbają oni o rozgłos, ale ich książki są czytane szeroko i to nie tylko w świecie buddyjskim. Łagodzić cierpienie, choćby w najskromniejszych rozmiarach, to już cel wystarczający dla istnienia ludzkiego. A oto w zmaterializowanej Ameryce niecodzienna postać doktora Teofila Drobnego i jego małżonki, którzy... Ożywili swą trudną pracą krąg ludzi dobrej woli, urzeczywistniając wydawnictwo pod tytułem dla ludzi myślących własną głową, licząc się z cierpieniem własnym, a oto ludzie, którzy tak pięknie tłumaczą suty Piotri Maria Bonińscy ich Mowy Buddy nie trącą za niedziałą starożytnością, ale wzruszają zawsze aktualną współczesnością. Potrafią również piórem przełamać okowy schematyzmu i dogmatów. Długie wieczory spędzone z moją żoną przy studiowaniu i przekładaniu słowa Buddy były chwilami niepowtarzalnych radości, były chwilami niewysłowionego wytchnienia po trudach dnia pracy. Prawdziwe radości są tanie i dostępne dla każdego. O kawałku chleba i łyżce strawy można zaznać wyższych rozkoszy, zwłaszcza jeśli się posiada w całym świecie takich przyjaciół. Mój przekład słowa buddy jest przekładem amatorskim, posiada on liczne wady, niezauważone błędy, a co gorsze także zauważone błędy. Pośpieszne korzystanie z pożyczonej maszyny do pisania i to wyłącznie w niedzielę, to poważny mankament. Czytelnikowi, któremu będzie zależało na poznaniu autentycznego buddyzmu, nie sprawi trudności ominięcie dostrzeżonych błędów. Jeśli czas mi tylko pozwoli, zrewiduję ponownie teksty i zaopatrzę w przypisy. Władysław Misiewicz. Radom w lipcu roku 1961. Zarówno i wykonawca niniejszych klisz do druku błaga czytelnika pobłażliwego przeoczenia ewentualnych błędów literalnych, a jak to mówią, litera docet, litera nocet litera uczy, litera szkodzi, czyli Przeoczona, błędnie wystawiona lub ominięta litera zmieniać może sens całego zdania. Zauważam, że tylko ten człowiek błędów żadnych nie robi, który nic nie robi, ale jeśli człowiek taki na tym świecie żyje, a nic nie robi, to zalicza się do żywych trupów. Bezczynność uważam za największy błąd, bo człowiek taki ani sobie, ani innym w niczym nie jest pożyteczny, a zatem martwotą. Abinnia, moce duchowe, sześć wyższych mocy osiągalnych przez doskonalenie koncentracji i wgląd w samego siebie potęga nadnaturalna. A Brak nienawiści, jeden z trzech pierwiastków dobra. A kusala, przewinienie, złe działanie, grzech, a niezręczne, niezdrowe są wszystkie karmiczne stany wolicjonalne, świadomości oraz czynniki umysłu, których korzenie tkwią, albo którym towarzyszą, rządza lobba albo nienawiść, dosa albo łuda. Są one zalążkami i nosicielami cierpienia. Aloba, brak chciwości, jest jednym z trzech karmicznie zdrowych pierwiastków, a moa, brak ułudy, jeden z trzech karmicznie zdrowych pierwiastków, anna gami, ten, który już nie powróci, osoba, która już osiągnęła trzeci stopień rozwoju. Anna Panasati. Skupienie uwagi na wdechu i wydechu. Jedno z najważniejszych ćwiczeń, mające na celu osiągnięcie koncentracji umysłu oraz czterech absorpcji. Dziannia. Anatta. Nie ja. Brak jaźni. Brak duszy to jest fakt, iż ani w cielesnych, ani umysłowych zjawiskach istnienia, ani wewnątrz, ani też na zewnątrz nich nie można dostrzec czegoś takiego, co w ostatecznym znaczeniu tego wyrazu można by uznać za podległą sobie rzeczywistą istotę jaźni, istność czy osobowość permanentną substancję. Jest to centralna doktryna buddyzmu, bez zrozumienia której rzeczywista wiedza o buddyzmie jest prawie niemożliwą. Jedyna w swoim rodzaju i naprawdę właściwa tylko buddyzmowi, i na której buddyzm się opiera. Wszystkie zaś pozostałe doktryny można mniej więcej znaleźć w innych systemach filozoficznych i religijnych. Buddha jest także znany jako anatta to jest. Nauczyciel bezosobowości. Kto nie przeniknął istoty tej bezosobowości, wszelkiego istnienia, kto nie pojął, iż w rzeczywistości istnieje jedynie nieustanny, samodopełniający się proces powstawania i znikania, zarówno fizycznych, jak i duchowych fenomenów, oraz że nie istnieje żadna oddzielna istność czy jaźń ani wewnątrz, ani na zewnątrz tego procesu, ten nie będzie w możności zrozumieć buddyzmu, to jest. Nauki o czterech szlachetnych prawdach w prawdziwym świetle. Annie i Sankara, niewzruszoność formacji karmicznej, Anniccia, niestałość, zmienność, jedna z trzech charakterystyk istnienia, bez głębokiej wizji zmienności i niesubstancjonalności wszelkich fenomenów istnienia, nie ma wejścia na ścieżkę, nie ma wyzwolenia. Anupadi Sessa Nibbana zupełne unicestwienie grób istnienia. Nibana bez pozostawienia grób, bez dalszej ciągłości. Rakana Pandana wysiłek podtrzymania zdrowych stanów. A żywioł wody. A panna samadhi osiągnięcie pełnej koncentracji. A ten, kto osiągnął stan Arahatta, doskonale święty, Aria Puggala, cztery szlachetne indywidualności, Aria szlachetny, Aria Sacja, cztery szlachetne prawdy, to najściślejsza synteza całości nauk buddyzmu. Wszystkie trzy zbiory, bez żadnego wyjątku, włączają je do swych rozlicznych doktryn. Cztery szlachetne prawdy to Prawda o powszechności cierpienia, prawda o powstawaniu cierpienia, prawda o zniweczeniu cierpienia ośmioraka ścieżka wiodąca do zniweczenia cierpienia. Pierwsza prawda uczy, iż wszelkie istnienie jest nędzne, niezadowalające i cierpieniu podległe. Druga prawda naucza, iż wszelkie cierpienie oraz wszystkie ponowne narodziny są wytworem pożądania, tanna. Trzecia prawda uczy, iż wygaszenie pożądania jest konieczne do znibeczenia nie ponownych narodzin i cierpienia to jest nibana. Czwarta prawda o ośmiorakiej ścieżce magga wskazuje środki, którymi to znibeczenie jest osiągalne. Arupa dziania, wgłębianie się i absorpcję sfery immaterialnej, arupa raga lgnienie do istnienia pozamaterialnego, a rupa waciara odnoszące się do dziedzin pozamaterialnych, a dhamma nieutworzone, bez początku nieuwarunkowane, miano nadawane nibaniem będącej poza wszelkim stawaniem się i przemijaniem, poza wszelką warunkowością. A przepływanie, napływanie od asavati pływać Obrazowe określenie często wspominanych skłonności. Pierwsza kamasava popęd płciowy. Druga mhavasava, wola życia wiecznego. Trzecia dithasava, tendencja do poglądów. I czwarta avidyasava, skłonność do niewiedzy. Asavakaya, przezwyciężenie skłonności. bhavana skupienie umysłu na przedmiotach wzbudzających wstręt. Atja, jaźń, ego, osobowość są w buddyzmie określeniem wyłącznie konwencjonalnym, woa i w żadnym wypadku nie odznaczają one coś realnie istniejącego. Abhimsa sankappa, myśl wolna od okrucieństwa, jeden z trzech składników prawdziwej myśli, a niewiedza, zaślepienie, jest synonimem terminu moa, Ułuda uchodzi jako zasadniczy korzeń wszelakiego zła na świecie, ponieważ zasłania człowiekowi zdolność rozróżniania, nie pozwalając mu poznać prawdziwą naturę rzeczy. To właśnie ułuda ma mi ludzi w takim stopniu, iż wszelkie istnienie wydaje im się jako coś nieprzemijającego, coś co przynosi szczęście, coś osobowego i miłego, nicza sukces. Subba. i nie pozwala dojrzeć, iż wszystko jest przemijające, nędzne, bezosobowe i nieczyste, anicca, dukka, anatta, subha. Ponieważ avidja jest podstawą działania, afirmującego wszelkie życie, pożądanie i nienawiść, wszelkie zło i cierpienie, przeto w formule uzależnionej warunkowości, patricza samupada, zajmuje pierwsze miejsce. Avia padda, brak nienawiści, dobroć praktyczna, to szczebel prawdziwego myślenia, jedna z trzech zdrowych myśli, witakka i dziesiąty człon z dziesięciorakiej działalności, adosa. Najczęstszy synonim to nie nienawiść, adosa oraz a jak bawa, Niczym nieograniczona dobroć, meta asan myśl wolna od złośliwości. Organy sześciu zmysłów, obraz sześciu zmysłów, stawanie się, proces istnienia. Rozróżniamy trzy szczeble: istnienie zmysłowe, kamabawa, istnienie w świecie materii subtelnej, rupa bawa, oraz istnienie w świecie immaterialnym, harupam bawa. Proces istnienia ma dwa aspekty. Kamma Bhava to jest proces działania woli, strona czynna, upati bhavam, proces narodzin, regeneracji, strona bierna. Bhavana. Rozwój umysłu dosłownie powołanie do życia, wytwór rozróżniamy po pierwsze rozwój spokoju, samata, bhavana, po drugie, rozwój wglądu w istotę rzeczy, vipassana, bhavana równoznaczny z wiedzą, pannia i jej rozwojem. Te dwa pojęcia spotykane są bardzo często w suttach i tekstach Abidamy. Spokój umysłu jest osiągalny przez intensywne skupienie ducha, niczym niezmącony, pełen pokoju i czystości stan ducha, podczas gdy jasny pogląd jest przebłyskiem i intuicyjnym żytem oka w dynamikę procesu przemijania jego nędzy i bezosobowości. Anicza, duka, anata, wszelkich form fizycznych i duchowych zjawisk istnienia, nie włączając pięciu grup istnienia, cielesności, czucia, percepcji, formacji duchowych i świadomości. Bavan Padana, wysiłek rozwoju elementów oświecenia, Bodjanga, siedem szczebli oświecenia, pierwsza uwaga, sati Sam druga zgłębienie norm Dhamma Vichaya, trzecia energia Virya, czwarta zachwyt Pitti, piąta spokój Pasadi, szósta skupienie Samadhi i siódma równowaga umysłu Upeka. Brahma Vihara, cztery wzniosłe stany ducha, pierwszy życzliwość i dobroć wszechogarniająca Metta, drugi współczucie względem wszystkiego co żyje Karuna, Trzeci, altruistyczna radość, mudita. Czwarty, niezmącony spokój ducha. cetana, wola. Jedna z siedmiu czynników świadomości, wrażenia świadomości, czucie, percepcję, wola, skupienie, siła życiowa, uwaga, a więc pasa, bedana, siania, cetana, cittekagata, dzivita, manas i Wola jest czynem. Skoro zaistnieje wola, pojawia się działanie, czy to ciałem, czy mową, albo myślą. Citta anupasana, kontemplacja świadomości jako jednej z zasad uwagi satipadana, czyte kagata, ześrodkowanie umysłu, synonim skupienia, dhamma dosłownie niosący od dar, nieść. Układ, norma, zasada, zwyczaj, prawo, doktryna, nauka, sprawiedliwość, prawość, rzecz, przedmiot myślenia, zjawisko bytu. Napotykane w tekstach we wszystkich tych znaczeniach, Dhamma, jako poznane i obwieszczone przez Buddę prawo w czterech szlachetnych prawdach, tworzy jedną z trzech klejnotów, Tiratana, oraz jedną z dziesięciu rekolekcji, Dhamma Nusatti. Jako przedmiot umysłu oznacza coś z przeszłości, teraźniejszości albo przyszłości, dotyczący ciała lub ducha, utworzonego albo nieutworzonego, realnego albo urojonego. Wszelkie zjawiska damy są bezjaźni. Datu. Cztery fizyczne elementy albo żywioły, popularnie zwane ziemią, wodą, ogniem i wiatrem znajdujące się w każdym materialnym przedmiocie, ale w różnym stopniu natężenia. Dibba czaku, oko niebiańskie, jedna z sześciu mocy ducha. Dibba sota, ucho niebiańskie, jedna z sześciu mocy ducha. Dossa, nienawiść, jeden z trzech korzeni zła na świecie. Dukha, gama cierpienia, nędza, stan niezadowalający, zło, ból istnienia. Jedna z trzech cech charakterystycznych wszelkiej egzystencji, Tillakana, pierwsza szlachetna prawda o wszechistnieniu cierpienia, Iddhipada, droga do mocy albo cztery kwalifikacje: pierwsza, skupienie intencji oraz wysiłku woli, Chanda Samadhi, druga, koncentracja energii, Virya Samadhi. Trzecia koncentracja świadomości, Chitta samadhi i czwarta koncentracja rozwagi z towarzyszeniem wysiłku woli, winniania samadhi. India sambhara, trzymanie na wodzy zmysłów, jara marana, starość i śmierć, jati narodziny, jana wgłębianie się. W zwykłym znaczeniu stan zagłębiania się ducha, osiągalny przez intensywne skupienie się na przedmiocie pojedynczym, bądź fizycznym, bądź duchowym, bhavana, w znaczeniu specjalnym, absorpcję sfery subtelnej materii, rupa dżana lub rupa vacharyhana, zachwyt i ekstaza doznane na skutek pełni koncentracji, jiva, życie, zasada życia, dusza indywidualna, cytat. Ciało i dusza są jednością. Drugi cytat. Dusza jest czymś różnym od ciała. Koniec cytatów. Często cytowane dwa poglądy na osobowość. Pierwsza jest wierzeniem w unicestwienie diti. druga zaś eternalizmem Sasatta Diti. Buddha unikał wszelkich krańcowych poglądów, wskazując średnią drogę. Kama, zmysłowość obiektywna, przedmioty przyjemne. Subiektywna, namiętności, kilesa kama. Kama chanda, pożądanie zmysłowe. Kama lokka, świat zmysłów. Kama raja, pożądanie zmysłowe. kamatanna tanna, lgnienie. Kama sava, od namiętności zmysłów. Kama, sanskrycka karma, działanie, czyn aktywności, ściślej, Stan woli, chcenia, pożyteczny albo niepożyteczny, kusala, tana oraz związane z nią czynniki ducha, od których uzależnione są ponowne narodziny, kształtowanie charakteru i przeznaczenie istot. Karmiczne stany woli uzewnętrzniają się przez takie czy inne działanie bądź ciałem, kaiyakama, bądź mową, wachikama, bądź też myślą, manokama, termin Kamma w buddyzmie nie oznacza wyniku działania ani też losu człowieka czy całych narodów. Są trzy korzenie złego działania Kamy: chciwość, nienawiść i łuda, lobba, dosa, moha, trzy korzenie mulla, dobrego działania Kamy, altruizm, życzliwość i dobra wola, wiedza, aloa, dosa, amona. Cytat. Właścicielami swoich czynów są istoty, dziedzicami swojej karmy. Kamma jest ich chłonem, które wydaje ich na świat. Kamma jest ich przyjacielem, ich ucieczką. W zależności od swych czynów, dobrych czy złych, będzie ich dziedzictwem. Koniec cytatu. Prawdziwe rozumienie buddyjskiej nauki o kamie jest możliwe dla tego, kto posiada jasny i głęboki wgląd w istotę bezosobowości Annata, i warunkowości wszelkich fenomenów istnienia. Paticza samupada, Kamma patta, kurs działania, nazwa grupy dziesięciu rodzajów działania, bądź złego, bądź to dobrego, Kammatanna, dziedzina ćwiczeń, Karunna, współczucie, jeden ze wzniosłych stanów ducha, Kasina, jest mianem dla czysto zewnętrznego postępowania, mającego na celu osiągnięcie skupienia ducha i zagłębiania się. Rzecz polega na skupieniu niepodzielnej uwagi na jakimś widzialnym przedmiocie, jako obrazie przygotowawczym Parikamanimita, na przykład na kolorowej szywie, kawałku ziemi itd. aż będzie postrzegany zarówno oczyma otwartymi, jak i zamkniętymi duchowy refleks osiągany obraz Ugattanimita. Dalej kontynuując skupienie uwagi na tym obrazie, może powstać jasny i nieporuszony przeciwobraz pattybava minta wraz z osiągnięciem dośrodkowania sąsiadującego upaciara samadhi jeśli koncentracja uwagi na tym przedmiocie trwać będzie dalej można osiągnąć stan ducha w którym wszelkie czynności zmysłów zostają wyłączone w którym nie ma więcej widzenia słyszenia percepcji wrażeń cielesnych to jest stan pierwszej absorpcji Rozróżniamy dziesięć kasina: ziemia, woda, ogień, wiatr, niebieskość, żółtość, czerwień, biel, przestrzeń i świadomość. Kanda. Pięć grup lgnienia. Upadana kanda. Są pięcioma aspektami wszelkich fizycznych i duchowych fenomenów istnienia, które powierzchownemu obserwatorowi wydają się jako osobowość, ego, jaźń. Są to Grupa cielesna Rupa Kanda, uczuć Vedana, percepcji sanna, formacji duchowych Sankara oraz grupa świadomości Vinnya. Tak zwane indywidualne istnienie w rzeczywistości nie jest niczym innym jak tylko procesem tych fizycznych i duchowych fenomenów. Proces ten trwa od niepamiętnych czasów i będzie trwał dalej jeszcze przez długie okresy czasu po tak zwanej śmierci. Kusala karmiczne dobra są wola, świadomość i czynniki duchowe, których działanie jest nasycone altruizmem, aloba, życzliwością, alo i wiedzą, amoha. Loba, chciwość, synonim Ranga, jeden z trzech pierwiastków zła lokija, światowe, ziemskie. Stany świadomości i czynników duchowych Powstały zarówno u osób będących na ścieżce Jak i u zwykłych Lokutara Pozaświatowe, pozaziemskie Termin określający cztery drogi I cztery owoce tych dróg Znibaną jako dziewiątą Atangika maga Ośmioraka ścieżka Droga wiodąca do zniweczenia cierpienia I wyeliminowania pożądania Przywiązania do niego Droga średnia droga umiarkowana. Sama Diti, prawdziwy pogląd, widzieć życie takim, jakim ono jest, zgodnie z jego charakterystycznymi cechami dukka anicza, anata i poważać cztery szlachetne prawdy. Sama SANKAPPA prawdziwe myśli, myśli wolno od pożądania zmysłowego, wolno od złośliwości, wolno od okrucieństwa. Sama kamanta, prawdziwe działanie, działać pożytecznie i współczująco, unikając gwałtu oraz próżności. Sama adziwa, prawdziwe środki życia, stosować takie środki do życia, które nie przynoszą krzywdy ani sobie, ani drugim i nie kolidują z moralnością. Pięć przepisów moralnych. Sama vachya, prawdziwa mowa, mówić grzecznie i prawdziwie, ściśle według faktów. Sama Vayama, prawdziwe wysiłki, wysiłki przezwyciężania zła i niewłaściwych skłonności oraz rozwój i doskonalenie charakteru. Sama Sati, prawdziwa uwaga, stosowanie i kultywowanie samoświadomości i współczucia, dające w wyniku moc podlegania na sobie samym i równowagi duchowej. Sama samadi prawdziwe skupienie. Koncentracja umysłu mająca na celu intuicyjne poznanie. Namma, umysł. Namma, umysł i ciało, Nekamma, wolno od pożądania zmysłowego, Nibana, sanskryckie Nirvana, znibeczenie, rozwianie, wyzwolenie od pożądań. Nibana stanowi najwyższy i ostateczny cel dążeń wszystkich buddystów. Absolutne unicestwienie woli afirmującej życie i uzewnętrzniającej się jako chciwość, nienawiść i łuda, gwałtownie lgnące do egzystencji. Unicestwienie tej woli daje ostateczne i absolutne wyzwolenie od wszystkich przyszłych narodzin, starzenia się, chorób i śmierci, od wszelkiego cierpienia i nędzy cytat Zniweczenie chciwości, zniweczenie nienawiści, zniweczenie ułudy. Oto nazywam nibaną. Koniec cytatu. Nibarana. Pięć przeszkód hamujących ducha i zaciemniających jasność wizji, uniemożliwiających osiągnięcie dośrodkowania sąsiadującego oraz pełnię koncentracji. Pięć przeszkód to zmysłowe pożądanie, kamma złośliwość, wiapada, Tempota i drętwota, tinna, midda, podniecenie i niepokój sumienia, uthacza, kukuccia, sceptyczne wątpliwości, wiczy, pahanna, przezwyciężanie. Istnieje pięć rodzajów przezwyciężania, przez tłumienie, wikambhana, pana, to jest podczas zagłębiania się chwilowe, zawieszenie pięciu przeszkód przez przeciwieństwo, tadanga pana przez zniszczenie, samuczęda pana, przez uspokojenie, pati pasadi pana, przez wyzwolenie, misarana pana. Pania, pojęcie, wiedza, mądrość, przebłysk, wizja, wgląd, termin o szerszym znaczeniu, paramatta, prawda w najwyższym sensie, przeciwieństwo do prawdy konwencjonalnej parasasasetoparianianga wgląd w serca innych istot pasadi sambijanga trakwilizacja jako element oświecenia, patavidatu uosobienie inercji, pacci uzależniona geneza, doktryna warunkowości wszelkich fizycznych i duchowych zjawisk, Razem z doktryną bezosobowości tworzy ona nieodstępny warunek prawdziwego rozumienia i urzeczywistnienia nauki buddy. Wykazuje ona warunkowość i uzależnioną naturę nieprzerwanego płynącego rozlicznych fizycznych i psychicznych zjawisk istnienia, umownie zwana jaźnią, człowiekiem czy zwierzęciem, podczas gdy anata, czyli nauka bezosobowości, postępuje analitycznie. Dzieląc istnienie na ostateczne części składowe, na próżne, pozbawione substancji elementy, doktryna uzależnionej genezy, z drugiej strony, wyciąga syntezę, wykazując, iż wszelkie te zjawiska w ten czy inny sposób siebie wzajemnie warunkują. Doktryna ta wyjaśnia, iż zarówno powstawanie życia, jak i jego ustawanie jest cierpieniem. Wola życia jest podstawą naszego istnienia. Jej negacja jest naszym zbawieniem. Przyzwolenie życia jest źródłem wszelkiego bólu. Siła niewiedzy jest tak wielka, iż mimo cierpień ludzie uporczywie lgną do życia. Pat rozwija dwanaście kolejnych przyczyn, z których każda warunkuje następną, na przykład avidja, shankara, to jest formacje karmiczne powstają z niewiedzy. Shankara paccija z formacji karmicznych powstaje świadomość. Vinayanam paciaya nama Świadomość rodzi zjawiska fizyczne i duchowe, tak istności indywidualne. Nama rupam Ze zjawisk tych powstają pięć organów zmysłów i umysł jako szósty. jatanna paciaya baso. Ze zmysłów powstają wrażenia. Pasa pacaya vedana. Wrażenia rodzą postrzegania. Vedanna pacaya tanna. Z postrzegania powstaje pragnienie. Tanna upada upadannam. Pragnienie warunkuje przywiązanie. Upadana pacaya bawo. Przywiązanie warunkuje proces stawania się, składający się z czynnego procesu życia i biernego, to jest kama i upati bhava. Bawa Pacaja i Jati. Proces stawania się warunkuje ponowne narodziny. Jati Jara, Maranam. Z narodzin powstają starość i śmierć, smutek, lament i cierpienie, przygnębienie i rozpacz. Takie jest pochodzenie tej całej masy cierpienia. Formuła ułożona w porządku odwrotnym daje obraz, jak ta masa cierpienia ustaje. Patikula sanna kontemplacja przedmiotów wzbudzających obrzydzenie, pala, owoc to jest drogi wejścia do strumienia, pasa, dotyk, wrażenie zmysłowe, piti, zachwyt, entuzjazm, pubeniwa sanusatniania, pamięć poprzednich narodzin, utudzianna światowiec, kto nie jest wolny od trzech pęd. Wiary w osobowość, sceptycznych wątpliwości oraz przywiązania do ceremonii i rytuałów, ani też nie jest na drodze do pozbycia się tych pęd. Nosi miano światowca. Rupa-kanda, grupa cielesności. rupa Loka, świat materii subtelnej. Sagdagami, ten, który jeszcze powróci, to jest, urodzi się w sferze zmysłów. Samadi. Koncentracja, ześrodkowanie, skupienie umysłu i uwagi na pojedynczym przedmiocie, dośrodkowanie ducha i jego intensyfikacja, citta sekagata. Ze względu na intensywność, wyróżnia się trzy stopnie: pierwszy, koncentracja przygotowawcza, parikamma samadhi, skupienie bez osiągnięcia, drugi, absorpcji, trzeci, koncentracja osiągająca, apana samadhi. Pełne skupienia z absorpcjami. Samata, spokój ducha, synonim skupienia, samsara, koło istnienia, koło powtórnych narodzin, perpetualna wędrówka, jest określeniem wiecznie i bez spoczynku wznoszącego się i opadającego oceanu istnienia, symbol nierozwiązywalnego, ciągłego procesu stawania się, ciągle nowych narodzin, starzenia się, cierpienia i umierania. Samsara jest nieprzerwanym łańcuchem stale zmieniających się z chwili na chwilę przez niezmierzone oceany czasu kombinacji pięciorakiej kanda, to jest zjawisk fizycznych i duchowych. samodziana więzy pęta. Istnieje dziesięć więzów wiążących istoty do koła istnienia. Pierwszy, wiara w osobowość permanentną, diti, drugi Sceptyczne wątpliwości Wichci trzeci. Lgnąc wyłącznie do ceremonii rytuałów Silabatta paramasa, czwarty pożądanie zmysłów kamaraga, piąty złośliwość wjapada szósty pragnienie istnienia w świecie subtelnej materii rupa raga ósmy zarozumiałość mana, dziewiąty podniecenie ultacza i dziesiąty niewiedza. Avidya. Sankara Formacje, kształty, charakter w znaczeniu czynnym i biernym. W drugim ogniwie formuły uzależnionej genezy oznacza kamme, czyli działanie woli. W grupach istnienia, formacje duchowe. Sabbe Sankara-picza Wszelkie kształty są niestałe. Sankata utworzony, zapoczątkowany. Uwarunkowany to jest wszelkie fenomeny istnień. Sannia, percepcja, postrzeganie, jedna z pięciu grup istnienia. Sati, uwaga, przytomność, pamięć, jednomyślność, gruntowność jeden z siedmiu czynników oświecenia, w szerokim sensie, czynnik duchowy związany ze zdrową karmą. Sati padana cztery zasady uwagi. Świadomość uwagi, rozmyślenie nad ciałem, rozmyślanie nad uczuciami, rozmyślanie nad świadomością Titanu Pasana, rozmyślanie nad przymiotami ducha Dhammanu Pasana, jedyną drogą prowadzącą do osiągnięcia czystości, do przezwyciężenia smutku i troski, do kresu bólu i zmartwienia, do wyjścia na prawdziwą drogę do urzeczywistnienia Nibany są cztery zasady uwagi. Pierwsza Rozmyślanie nad ciałem Kaya składa się z następujących ćwiczeń: uwaga wdechu i wydechu panna Sati, rozważanie czterech pozycji ciała Iriyapata, uwaga i jasność świadomości Sati Sampanjana, refleksje nad 32 dwiema częściami ciała Asubha, analiza czterech fizycznych elementów Dati Vavatana, medytacje cmentarne Sivatika. Druga zasada uwagi wszelkie czucia, wydana, powstające, jakie się dostrzega, to są przyjemne, nieprzyjemne, zmysłowe, ponadzmysłowe i obojętne. Trzecia zasada uwagi każdy powstający stan świadomości pilnie obserwuje się i poznaje, czy jest chciwy, czy nie, czy jest nienabistny, czy nie, czy jest zaślepiony, czy nie, czy jest skupiony, czy roztargniony, czy jest rozwinięty, czy zwinięty, czy jest skupiony, czy nie, czy jest uwolniony, czy nie. Czwarta zasada uwagi. Odnośnie przedmiotów ducha obserwator wie, czy pięć przeszkód jest w nim obecnych, czy też nie wie jak one powstają, jakie je przezwyciężyć i że w przyszłości one nie powstaną więcej. Rozumie naturę pięciu grup Kanda, jak one powstają i jak znikają, rozważa dwanaście podstaw wszelkiej działalności ducha, a oko przedmioty widzialne, umysł przedmioty ducha, rozważa więzy samniodziana oraz uzależniania od nich, jak one powstają, jak je przezwyciężyć i jak w przyszłości więcej nie powstaną. Jest świadom tego, czy jeden czynnik oświecenia jest w nim obecny, czy też nie. Jest świadom tego, jak on powstaje i jak się rozwija. Każdą z czterech szlachetnych prawd rozważa poszczególnie zgodnie z rzeczywistością. Sati sampadziania, Uwaga i jasna świadomość Silla Moralność tworzy fundament całej buddyjskiej praktyki. Sukha, radość, szczęśliwość, przyjemny, odnosi się do uczuć fizycznych i duchowych. Uczucie szczęścia jest nieodzownym warunkiem osiągnięcia koncentracji umysłu. Sunyata, próżnia. Doktryna próżni głosi, iż wszelkie formy istnienia w rzeczywistości są próżne i pozbawione permanencji i prawdziwej szczęśliwości osobowości i radości. Tanna, pożądanie, pragnienie, główny korzeń cierpienia, przyczyna kontynuacji ponownych narodzin. Rozróżniamy pożądanie zmysłowe, kammatana, pożądanie istnienia, permanentnego, pavantana, pragnienie unicestwienia siebie, tana. Odnośnie sześciu przedmiotów zmysłowych rozróżnia się sześć rodzajów pożądań. Dla wzroku, dla dźwięków, dla zapachu, smaku, wrażeń cielesnych, wrażeń duchowych, rupatana, saddatta, gandatta, rasatta, habatta i namatana. Pragnienie istnienia dzieli się na trzy rodzaje, lgnienie do świata zmysłów, tana, lgnienie do świata subtelnej materii, rupatana, lgnienie do świata immaterialnego, arupatana. Tanna kaya wygaszanie pragnień równoznaczne ze zniweczeniem skłonności. Tanna misita sila, moralność oparta na pragnieniu. Teiodatu żywiał ognia, element ciepła. Tinna midda tempota umysłowa, jedna z pięciu przeszkód. Tillakana. Trzema cechami charakterystycznymi istnienia są anika, zmienność dukka cierpienie anatta bezosobowość proces świata ma charakter samoczynnego rozwoju ti ratana trzy klejnoty budda dhamma sangha ti saruna potrójna ucieczka buddam saranangacchami dhammam saranangacchami sangam saranangacchami uciekam się do buddy uciekam się do prawa i do sangi Trzykrotne wypowiedzenie tej formuły jest stwierdzeniem przynależności do buddyzmu: upekka, równowaga duchowa, upati baba, proces ponownych narodzin, wachikama, działanie mową, vajodhatu, element wieczny, vedana, uczucie, jedna z pięciu grup istnienia, vedana numpasana, rozmyślanie nad uczuciem, jedna z zasad uwagi, wiczara, myślenie dyskursywne, wichikcha wątpliwości sceptyczne, jest jedną z pięciu przeszkód duchowych, brak woli do rozumienia, winaja, dyscyplina, zbiór przepisów, winniania, świadomość, jedna z grup istnienia, vipassana wgląd w istotę rzeczy, intuicyjne olśnienie, jasne poznanie, rozeznanie stanu zmienności, cierpienia i bezosobowości wszelkich cielesnych i duchowych zjawisk istnienia, Wisudimaga opisuje osiemnaście głównych rodzajów wglądu Mahambi Pasana, a mianowicie pierwsze rozmyślania nad zmiennością Anika lub Pasana, drugie nad cierpieniem lukka, trzecie nad bezosobowością Hanata, czwarte nad obrzydliwością Nibida, piąte nad rozłąką wirak, szóste nad zniweczeniem Nimroda, siódme nad opuszczeniem Pattinisga, Ósme nad starzeniem się Kaja, dziewiąte nad znikaniem waja, dziesiąte nad zmianą viparinama, jedenaste nad nieuwarunkowanym Animita, dwunaste nad bezpragnieniem Apanitia, trzynaste nad próżnią suniata, czternaste nad wyższą mądrością względem wszelkich zjawisk, Apipanna dama Vipasana. Piętnaste, nad wiedzą i wizją odnośnie rzeczywistości, JATTA BITU NANNA DASANNA. Szesnaste, nad nędzą, ADINNA VUNNU PASANA. Siedemnaste, rozmyślania refleksyjne, PATISANKA. Osiemnaste, rozmyślanie nad odwróceniem się, VIVATTA. Dzięki tym osiemnastu rodzajom wiedzy o jasnym wglądzie, przeciwne myśli i nieprzychylne pojęcia, są przezwyciężane, dlatego ścieżka przezwyciężenia nosi miano przezwyciężania pewności, ta tanga pahanna. Tak więc pierwszy prostuje pojęcie niezmienności, nicza, drugi szczęśliwości, sukna, trzeci ideę osobowości, atta, czwarty rozprasza rządzę, piąty chciwość, szósty powstanie, siódmy prostuje pojęcie, ósmy idea ścisłości, dziewiąty akumulacje Kama, dziesiąty pojęcie niezmiennej stałości, jedenasty warunkowości, dwunasty rozkoszy, trzynasty przywiązania, czternasty rozumienia i przywiązania do substancji, piętnasty przywiązania do ułudy odnośnie jaźni, szesnasty przywiązania i należenia, bezmyślności, i osiemnasty wplątania się i lgnienia. Wiria energia. Virya sambidhanga, energia jako ogniwo oświecenia. Witaka. Myśl. Są trzy rodzaje karmicznie złych. Myśl zmysłowa kamma witaka, myśl nienawistna viapada, myśl okrutna vimsa. Są trzy rodzaje karmicznie dobrych, myśl wyrzeczenia się nakama myśl życzliwa, a Myśl nie czynienia nikomu szkody, a wimsia. Visuddhi, czystość tworzy jedną najważniejszą podbudowę systemu. Czystość moralności czy ducha nie jest jednak rzeczywistym i ostatecznym celem. Celem jest wyzwolenie i zgaśnięcie. Jest siedem szczebli czystości. Satta visudi czystość moralności sila visudi, która jest drogą do celu, a jej celem jest drugi. Czystość ducha, citta bisudi. Trzeci, czystość rozumienia, ditti bisudi. Czwarty, czystość ucieczki od wszelkich wątpliwości, kanka bitarana bisudi. Piąty, czystość wizji, rozpoznania odnośnie drogi i niedrogi, magga-magga-nanadasana. I czystość postępującego rozpoznania, patipada-nanadasana. Atoli, celem czystości jest. Wyzwolenie od lgnienia. Koniec tekstu Nania Nattiloki pod tytułem Słowo Buddy w przekładzie Władysława Misiewicza.